Otwieram 60. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych, obecnych jest 20 radnych. Nieobecny radny usprawiedliwił swoją nieobecność. Witam serdecznie panie i panów radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Witam burmistrza miasta pana Piotra Petrykowskiego. Witam zastępcę burmistrza miasta pana Krzysztofa Hećmana. Witam pana sekretarza. Witam prezesów spółek i dyrektorów zakładów naszego samorządu. Witam dyrektorów placówek oświatowych. Witam kierowników wydziału naszego urzędu. Witam media i wszystkich państwa obecnych na dzisiejszej sesji. Porządek obrad panie i panowie radni otrzymali w przypisanym statutem terminie. Czy są uwagi do porządku obrad? Proszę pan burmistrz. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, wiem, że dostał pan przewodniczący na piśmie. Chcielibyśmy wprowadzić jeden jeszcze projekt uchwały związany z tematami komisji mieszkaniowej. Jeżeli jest taka możliwość, to bardzo o to proszę. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Nie ma. Z tym, że może to ja wyręczę, bo chyba na wniosek panie przewodniczącej komisji, pani radnej Pisarskiej, mamy, że tak powiem, w zanadrzu taką króciutką prezentację na temat, jak będzie wyglądał plac bohaterów Westerplatte, jak będą wyglądały ścieżki rowerowe, taką wizualizację, prezentację. I to nam zaprezentuje pani kierownik wydziału, pani Hilmanowicz. I proponuję, żebyśmy to nie wpisywali, co prawda, do porządku obrad, ale żebyśmy to obejrzeli i wysłuchali w sprawach różnych. To taka moja propozycja. Jeśli nie ma więcej uwag do porządku obrad, proponuję, żebyśmy uchwałę, o której wspominał pan burmistrz, wprowadzili do porządku obrad jako w punkcie 8 pod literą H. To będzie ostatnia z rozstrzyganych uchwał w porządku obrad. Jako że dokonaliśmy zmian w porządku obrad, proponuję, żebyśmy przegłosowali porządek obrad w wersji tej rozszerzonej. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad w wersji zaproponowanej przeze mnie, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. I przystępujemy do jego realizacji. Punkt 3 porządku obrad to jest przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ustęp 5 punkt 2 Statutu Miasta wymienione protokoły były do wglądu w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożone przy liście obecności. Czy są uwagi do poprzednich protokołów? Jeśli nie ma, stwierdzam, że wymienione protokoły Rada przyjęła bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad to jest informacja burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Oddaję głos panu burmistrzowi. Dziękuję serdecznie panie przewodniczący. Ale zanim przedstawię tę informację, chciałbym odczytać krótki list gratulacyjny skierowany do jednej z pań radnych miasta Bartoszyce. Szanowna pani Krystyna Duda, radna Rady Miasta Bartoszyce. W imieniu własnym oraz mieszkańców miasta Bartoszyce pragnę złożyć na pani ręce serdeczne gratulacje oraz podziękowania za 20-letnią pracę na rzecz naszego lokalnego samorządu. Pani doświadczenie oraz zaangażowanie zawsze były na najwyższym poziomie, co przekładało się na efektywną współpracę zarówno w Radzie Miasta Bartoszyce, jak i na płaszczyźnie samorządowej. Z okazji pięknego jubileuszu życzę pani wszystkiej wszelakiej pomyślności oraz liczę na dalszą współpracę i działanie na rzecz mieszkańców miasta Bartoszyce. Panie przewodniczący, pan proszę pomóc mi. Pani Krystyno, prosimy. To okrągła rocznica. Wszystko.
Jestem ogromnie zaskoczona. Okrągła. Z lekkim opośliznie, bo nie było mnie na ostatniej sesji. Nie, naprawdę jestem zaskoczona. Cóż, cóż. I jeden miesiąc. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze raz. Jest to okrągła rocznica, więc wyjątkowa. Nie będę uprzedzał, bo za rok jedna z radnych tutaj też obecnych ma też okrągłą rocznicę, nawet nieco dłuższą, ale to nie będę uprzedzał fakt. Informacja z działalności burmistrza miasta Bartoszyce w okresie międzysesyjnym, to jest od 27 października bieżącego roku do 23 listopada. Wydział inwestycyjny. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Przebudowa placu Bohaterów Westerplatu i Parku Miejskiego w Bartoszycach. Za chwilę Państwo będą widzieli pewną skromną wizualizację tego, co tam się wydarzy. Informuję Państwa, że pierwsza rada budowy odbędzie się w najbliższy poniedziałek. Wszelkie formalności zostały już spełnione, więc będziemy pracować tak naprawdę nad ustaleniem prawidłowego harmonogramu prac, aby nie zakłócać też pewnego korzystania z tego placu jeszcze w trakcie inwestycji. Budowa kolumbarium przy ulicy Leśnej. Dostosowanie pomieszczeń byłego gimnazjum nr 2 do wymagań w zakresie przeciwpożarowej wraz z adaptacją na szkołę muzyczną. Termomodernizacja budynku ZSP nr 1, a dokładnie przedszkole nr 6. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kopernika 6. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Majowej. Pracownicy wydziału dokonali odbioru robót budowlanych związanych z modernizacją oświetlenia ulicy Mierosławskiego i Parku Elżbiety. Trwają prace związane z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego przebudowy ulicy Andersa w Bartoszycach. Tak naprawdę już ten opis jest i specyfikacja również. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonej przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 7 w Bartoszycach. Przetarg odbędzie się 30 listopada. Na zbycie udziału w nieruchomości położonej przy ulicy Nadłyną 15 w Bartoszycach. Przetarg odbędzie się 30 listopada. Na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Generała Bema przeznaczonej na funkcje parkingowe oraz garażowe. Przetarg odbędzie się 22 grudnia. Przygotowano do dostarczenia zawiadomienia o podwyżce czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości. Wydział Techniczno-Komunalny. Na wniosek gminy otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pozytywną weryfikację planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bartoszyce do roku 2030, kończąc tym samym procedurę jego uchwalania. Zaplanowano kontrolę nasadzeń kompensacyjnych w związku z wydanymi przez burmistrza miasta Bartoszyce pozwoleniami na usunięcie drzew. 10 listopada bieżącego roku gmina miejska Bartoszyce w związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie naszej gminy. Opracowano dokumenty i wnioski potrzebne do wdrożenia ustawy w życie. Do dnia 21 listopada wpłynęło 152 wnioski o zakup preferencyjnego paliwa stałego i to cały czas jeszcze rośnie. Obecnie trwa ich weryfikacja. Zgodnie z ustawą do preferencyjnego zakupu mają prawo gospodarstwa domowe spełniające warunki uprawniające do dodatku węglowego. Zieleń miejska. Porządkowano ulice prowadzące na cmentarze komunalne, to jest ulicę Leśną i Konopnickiej. Sprzątano liście wraz z wywozem urobku z ulic Kęczyńska, Lipowa, Monte Cassino, Wybrzeża Kilińskiego, Jagiellończyka, 11 listopada, Bohaterów Warszawy, między rondami Bema, Stary Most, Cynkowa, Park Miejski, Korty wraz z pasem zabaw, Rondo Solidarności, Rondo 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, Stara Prokuratura, Park Przyłynie, Jeziorko Mleczarskie, Park Parafialny. Pogoda przerwała możliwość zbierania liści. Teraz, jak Państwo też widzą, w mieście są przycinane krzewy. Uprzątnięto tunel kolejowy. Zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków. Ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkoleń związanych z realizacją projektu w ramach grantu Cyfrowa Gmina. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pod nazwą Przebudowa ulica Andersa w Bartoszycach.
Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Nie dostaliśmy tutaj dofinansowania, o które się staraliśmy, więc zakres robót został adekwatnie do tego zmniejszony i mamy na to na szczęście zgodę. Nie wchodzimy w sieci. Wiemy, że są w większości sprawne, więc to jest bardzo ważne. Natomiast bezdyskusyjnie, czy byśmy te pieniądze dostali, czy nie, i tak powinniśmy tą nakładkę zrobić na tej ulicy. Lampy tam, co prawda, mamy przynajmniej wymienione, jeżeli chodzi o oprawy świetlne, więc lamp nie ruszamy. Czyli będą tam przybudowane chodniki doprowadzone do porządku i ulica. Liczę na to, że pozostałe wnioski, tak jak to dotyczyły wielu wniosków też na działkach, które były składane też wcześniej czy później, liczę, że wcześniej dostaną dofinansowania, byśmy mogli i te tematy pozamykać. Rozstrzygnięto przetarg na udzielenie obsługi kredytu długoterminowego. Wybrana została oferta konsorcjum Bank Spółdzielczy w Reszul oraz Bank Spółdzielczy w Bartoszycach. Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju. Przygotowano 5 pozwoleń na organizację imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym, sportowo-rekreacyjnym oraz działań z zakresu profilaktyki zdrowia. Zorganizowano 2 wizyty mammobusów, badaniami profilaktycznymi objętych zostało ponad 100 mieszkanek naszego miasta. I zachęcamy do korzystania z tej możliwości. Jest to nieodpłatne, jest to jak widać dwukrotne lub wielokrotne w ciągu roku wizyty mammobusów. Mamy świadomość, czym jest rak piersi i chcielibyśmy, żeby ta świadomość tak naprawdę przeniknęła do naszych mieszkanek i badajmy się, profilaktyka jest podstawą. Szybkie wykrycie raka piersi czy ewentualnie zaczątków raka piersi może spowodować jego wyleczenie, jest to możliwe. Trwają prace komisji związane z konkursem dotacyjnym na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych oraz realizacji usług kąpielowych indywidualnej dezynsekcji na lata 2023-2027. Na konkurs wpłynęła 1 oferta. Wydano 147 kart dużej rodziny oraz nadano 44 uprawnienia do korzystania z Wolimisko-Mazurskiej Karty Seniora. W Bramie Izbarskiej organizowane są spotkania dla dzieci z bartoszyckich przedszkoli, które mają okazję zobaczyć bramę od środka i zapoznać się z historią naszego miasta. Rozstrzygnięto konkursy na kokardę narodową, 323 prace, plastyczny pod nazwą Tam, gdzie powiewa flaga biało-czerwona. Tu wpłynęło 185 prac. Dziękuję za angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych w pomoc oczywiście przy tych konkursach. Ta ilość prac, no tak powiem szczerze, przede wszystkim zaskoczyła komisję konkursową, bo wybór był ciężki, a pracy dużo, ale cieszymy się, że jest taka aktywność mieszkańców. Trwają prace nad organizacją konferencji profilaktycznej skierowanej do osób starszych. Przedsięwzięcie zaplanowane jest na grudzień bieżącego roku przy współpracy ze Starostwem Powiatu Bartoszyckiego oraz Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Opieki Paliatywnej. Wydział przygotowuje się do organizacji Gali Wolontariusza Roku 2022, która odbędzie się 5 grudnia o godzinie 10 w Bartoszyckim Domu Kultury. Powiem tak, większego zaskoczenia nie będzie, jeżeli chodzi o wnioski, które były składane. Wydział Kultury i Sportu. Pracownicy Wydziału wsparli organizację obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz przygotowali relacje z przedsięwzięcia. Athletic Challenge z mistrzem olimpijskim Karolem Zalewskim. Zawody odbyły się 12 listopada w Bartoszyckiej Hali Widowiskowo-Sportowej. W kilku godzinnych zmaganiach wzięło udział 12 szkół podstawowych z terenu miasta oraz powiatu bartoszyckiego. 5 szkół z Bartoszyc, wszystkie szkoły również 5 z gminy Bartoszyce i 2 szkoły z miasta i gminy Bisztynek. Tu dziękuję serdecznie nauczycielom, dziękuję wychowawcom, oczywiście też panu wójtowi i panu burmistrzowi za logistyczne dowiezienie dzieci na ten wspaniałe sportowe zmagania. Usłyszałem jedynie, bo byłem na całości tej imprezy od rodziców, od nauczycieli, że takie rzeczy trzeba powtarzać, że jest to fajnie, integruje też młodzież nie tylko z naszego miasta, ale również z całego powiatu. I dziękuję mistrzowi na to, że znalazł czas, jest możliwość wykorzystania go właśnie w tak fajnych celach pozytywnych fundacyjnie. W momencie, kiedy on ma tak naprawdę czas swój urlopowy, cieszę się, że z tą fundacją wyszedł i robi takie dobre rzeczy. Pracownicy pomogli w przygotowaniu wystawy BDK prac nagrodzonych w konkursach Kokarda Narodowa 2022 oraz Tam, gdzie powiewa flaga biało-czerwona. Opracowywana jest mapa, ulotka oraz tablica informacyjna tras rowerowych w mieście pod nazwą Rowerem przez Bartoszyce.
Do tej pory takiej trasy, takich tras nie mieliśmy. Myślę, że warto mieć w zanadrzu dla osób, które przejeżdżają, ale również dla mieszkańców, bo niekoniecznie te trasy znają, aby można było zobaczyć, którymi trasami się poruszać, którymi jest bezpiecznie. Myślę, że warto też zaznaczyć na tych trasach, gdzie są tak zwane bezpieczne przejazdy przez przejścia drogowe. Tak? Opracowana jest dokumentacja fotograficzna prowadzonych w mieście inwestycji. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. Przeprowadzono monitoring 8 procedur niebieskiej karty, w wyniku czego 4 zakończono, a pozostałe zwrócono grupom roboczym celem zrealizowania założonych zadań. Zorganizowano i przeprowadzono spotkanie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przygotowano formalności w związku z realizacją programu Archipelag Skarbów. Program zrealizowany będzie w dniach 15-16 grudnia wśród wszystkich uczniów klas 8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Bartoszycach. Nauczycieli i rodziców serdecznie zapraszam. Przystąpiono do udziału w inicjatywie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Otwarte Drzwi w ramach ogólnoświatowej kampanii Biała Wstążka. W związku z powyższym dnia 3 grudnia w sobotę w godzinach 9-15 dyżur będą pełnili następujący specjaliści. 9-10.30 prawnik, 10.30-12 psycholog, 12-13.30 pracownik socjalny, 13.30-15 przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy. Dyżury odbędą się w siedzibie Straży Miejskiej. Porady udzielane będą bezpłatnie. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich. W okresie od 21 października do 17 listopada bieżącego roku USC zarejestrował aktów 38 urodzeń, 32 zgony. Nadano numer PESEL 3 obywatelom Ukrainy. Więc ilość osób przyjmujących z Ukrainy się zmniejszyła, jednakże cały czas na bieżąco te PESEL są nadawane. Straż Miejska. Straż Miejska odnotowała 94 wykroczenia, w tym 54 porządkowe i 40 drogowych. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 47 przypadków naruszeń przepisów prawa. Zgrany materiał dowodowy przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach. W wyniku prowadzonych czynności 4 właścicieli nieużywanych pojazdów zostało zobowiązanych do ich usunięcia. 2 razy firma utylizacyjna zabezpieczała z pasów drogowych padłe zwierzęta. 18 właścicielom terenów prywatnych nakazano porządkowanie chodników przebiegających wzdłuż ich posesji. Ustalono 2 osoby zamieszczające ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Prowadzone są wobec nich postępowania wyjaśniające. 3 mieszkańcom nakazano usunięcie gruzu budowlanego pozostawionego w obudowach śmietnikowych lub na pasach zieleni. Przypominamy też właśnie dla osób remontujących, takie rzeczy trzeba zgłosić, tak naprawdę też zamówić kontener na ten gruz i nie wyrzucać go byle gdzie czy na pasach zieleni, bo naprawdę nawet nie ze względu na to, że jest to mało estetyczne, ale przede wszystkim nieprawne. To jest po pierwsze, po drugie, szanowni państwo, ja mówię do tych osób, które remontują, sąsiedzi z przyjemnością mówią, kto to robi. Zarejestrowano 2 przypadki braku umowy na wywóz nieczystości. Na terenie miasta ujawniono 3 psy biegające luzem, odnaleziono właścicieli psów. Wobec opiekunów zwierząt zostały wyciągnięte sankcje karne, mandaty. W wyżej wymienionym okresie strażnicy miejscy pełnili służby w dni robocze w godzinach 7.20 soboty, w godzinach 8.16, w sumie 34 służby patrolowe. Strażnicy podczas pełnienia służby monitorowali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. I we wskazanym okresie było to 6 osób, które udało się przekonać do zamieszkania w schronisku dla osób bezdomnych. Strażnicy każdorazowo zachęcają osoby bezdomne do zamieszkania w schronisku lub chociaż skorzystania z kąpieli oraz wymiany odzieży. Straż Miejska zabezpieczała porządek przy cmentarzu ulica Leśna w dniu 1 listopada oraz w dniu 11 listopada podczas obchodów Święta Niepodległości na Placu Bohaterów Westerplatte. Co do tego święta też dziękuję wszystkim służbom, ale również mieszkańcom za tak liczne przybycie i korzystania, a tak naprawdę świętowania jednego, właściwie najważniejszego, jeżeli chodzi o tematy patriotyczne, święta. Zakład usług komunalnych. Dokonano zmiany organizacji ruchu w związku z 1 listopada. Zdemontowano ścianę drewnianą na byłym torze rowerowym przy ulicy Bohaterów Warszawy. Myślę, że drewno jeszcze wykorzystamy do innych celów. Wykonano ciąg pieszy z kostki polbrukowej pomiędzy ulicą Pileckiego a drogą wojewódzką 512. Usunięto zakrzaczenie utrudniające widoczność przy budynku ulica Bema 51. To też na wniosek mieszkańców.
Zamurowano otwór okienny w budynku garażowym na terenie byłej komendy policji. Przewieziono regały z byłego aresztu do biblioteki przy ulicy Bema. Na podstawie decyzji starosty powiatowego dokonano usunięcia 3 drzew w parku przy ulicy Bohaterów Warszawy oraz 8 sztuk drzew przy bramie cmentarza komunalnego przy ulicy Leśnej. Wymieniono zniszczony słupek tablicy miasta monitorowane przy ulicy Bema. Zakończono drugi etap utwardzania miejsc parkingowych przy cmentarzu komunalnym ulica Leśna. Dokonano utwardzenia powierzchni 240 m2. Ułożono 1790 sztuk płyt typu JOMP. Udekorowano miasto z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Zakonserwowano okres zimowy fontanny pływające z jeziorek, właściwie z jeziora i stawka miejskiego. Wymieniono uszkodzone słupki znaków pionowych na ulicach Okrzei, Kęczyńskiej i Witosa. Wykonano i zamontowano ogrodzenie zabezpieczające przy budynku ZHP ulica Jagiellończyka. Dokonano napraw bieżących na placach zabaw ulica Wajdy, Nowowiejskiego, Bohaterów Warszawy. W ramach przygotowania do okresu zimowego ustawiono na terenie miasta w pobliżu schodów terenowych i ciągów pieszych niedostępnych dla sprzętu mechanicznego 28 skrzyń z piaskiem do posypywania ciągów tak naprawdę tych pieszych. W miesiącu październiku na cmentarzach komunalnych zebrano i wywieziono z ulicy Kęczyńskiej 219 metrów sześciennych odpadów na kwotę 45 tysięcy zł. Z ulicy Leśnej 140 metrów sześciennych odpadów na kwotę 29 tysięcy zł. Dokonano do montażu 3 zespołów blaszanych budynków gospodarczych przy ulicy Kęczyńskiej 2731. W ramach zasądzonych kar w okresie sprawozdawczym na terenie gminy miejskiej Bartoszyce przy pracach porządkowych i gospodarczych pracowała jedna osoba, przepracowując 8 roboczo godzin. Zespół administracyjny oświaty. Złożono wniosek o wsparcie finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla 3 przedszkoli i 5 szkół na łączną kwotę w wysokości 60 tysięcy zł, co stanowi maksymalną kwotę dofinansowania. Realizacja tego programu wymaga wkładu własnego w wysokości 15 tysięcy zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni uczestniczyli w posiedzeniach grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego. Odbyły się 3 spotkania z udziałem sprawców oraz 4 spotkania z udziałem ofiar przemocy. Asystenci rodziny kontynuowali realizację usług wspierających w 54 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W ramach działalności merytorycznej Dziennego Domu Senior Plus uczestnicy korzystali z bieżącej oferty placówki, w tym m.in. zajęć rękodzielniczych, usprawniających, komputerowych oraz zakresu aktywności społecznej. W ramach ustawy o dodatku osłonowym od stycznia bieżącego roku przyjęto łącznie 3894 wnioski o przyznanie świadczenia. Łącznie wypłacono 1 831 574 zł dla 3449 gospodarstw domowych. Ostatnie postępowania i wypłaty zostaną zrealizowane do 2 grudnia bieżącego roku. W oparciu o ustawę o dodatku węglowym od dnia 17 sierpnia przyjęto łącznie 1043 wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 3000 zł. Wypłacono łącznie 1 635 000 zł dla 545 gospodarstw domowych. W ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw od dnia 23 września przyjęto 254 wnioski i wypłacono 69 tysięcy zł dla 40 gospodarstw domowych. W zakresie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w okresie od 17 marca do chwili obecnej przyjęto 126 wniosków dotyczących 223 osób o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, w oparciu o które wypłacono 66 300 zł na rzecz 221 osób. Pokryty koszty obiadów dla dzieci obywateli Ukrainy, aktualnie 18 dzieci. Przyjęto 57 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych dla 96 dzieci, w oparciu o które na rzecz tych dzieci wypłacono 33 223 zł. Przyjęto 149 wniosków o świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Wypłacono łącznie 549 480 zł. Odbyły się 4 spotkania o charakterze stałym zorganizowane m.in. przez Stowarzyszenie Diabetyków oraz Klub Seniora. W dniu 18 listopada w Bartoszyckim Domu Kultury odbyły się obchody Dnia Pracownika Socjalnego z udziałem przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej z terenu naszego powiatu. Burmistrz miasta Bartoszyce wyróżnił w bieżącym roku 11 pracowników ośrodka. Serdecznie wszystkim tym pracownikom gratuluję.
Środowiskowy Dom Samopomocy. W ramach bieżącej działalności merytorycznej Środowiskowy Dom Samopomocy realizował zajęcia wynikające z planu wspierająco-aktywizującego w formie treningów i zajęć, m.in. rękodzielniczych, kulinarnych, usprawniających, komputerowych, edukacyjnych. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy oprócz codziennych zajęć mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniach o charakterze integracyjnym, edukacyjnym. W minionym okresie odbyło się 8 takich inicjatyw dla pracowników oczywiście Środowiskowego Domu Samopomocy, również wyróżnionych. Serdecznie gratuluję, bo taka sytuacja się też wydarzyła. W międzyczasie, ja byłem akurat na urlopie, pan burmistrz uczestniczył właśnie w tym pięknym święcie pracownika socjalnego. Pan sekretarz reprezentował mnie na obchodach 70. rocznicy powstania klubu Wiktorii. Tu też chciałbym serdecznie pogratulować tak długiego okresu trwania jednego klubu, a w tym okresie ostatnim bardzo dobrych wyników klubu, bo wiemy dokładnie, że są liderami lub wiceliderami, jeżeli chodzi o walkę, to cały czas jest płynne, dlatego to specjalnie mówię, jeżeli chodzi o walkę o czwartą ligę. Ja w międzyczasie odbyłem kilka spotkań związanych z projektem, przed projektem, a właściwie tak naprawdę pomysłem na nowy projekt związany ze stadionem miejskim. Chcemy, aby on spełniał klasę 4A Polskiego Związku Lekkoatletycznego. Oczywiście z odpowiednim zapleczem, z odpowiednimi tematami związanymi z parkingiem, bo również w tym projekcie jesteśmy zobowiązani do wykonania parkingu przy ulicy Sportowej, który jest przed samym stadionem. Tutaj pieniądze, które otrzymaliśmy, to jest w okolicy około 15 milionów złotych z programu Polski Ład. Byłem na konferencji BGK w Warszawie. Związane to było też z Polskim Ładem i ze zmianami, które są w Polskim Ładzie. Wreszcie te zmiany ucywilizowały nam możliwość pewnych ruchów bezpośrednio w tym Polskim Ładzie. Czekamy również na to, co było tak naprawdę najważniejsze dla nas, czyli na więcej niż jedna czy dwie transze, jeżeli chodzi o wypłacanie pieniędzy dla wykonawców. Pozwala to na płynność i możliwe, że w sytuacjach przetargowych następnych na obniżenie cen, ponieważ wykonawcy wielokrotnie w wielu miejscach Polski, również u nas, skarżyli się na to, że muszą przez to zabezpieczać swoje pieniążki bezpośrednio w bankach. Z automatu wpływało to na wysokość ceny poprzetargowej, no właśnie ze względu na te zabezpieczenia. Procent bankowy wiemy, jaki obecnie jest. Więcej grzechów nie pamiętam. Wykaz zarządzeń burmistrza w okresie międzysesyjnym. Jak Państwo widzicie, było 13 zarządzeń. Jeżeli będą pytania, oczywiście na wszelkie, na które będę w stanie odpowiedzieć, chętnie odpowiem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Tak, pytania. Dobrze, ja widzę. Pan radny Puszko, później pan radny Sarzyński, a później pani radna Pisarska. Szanowni Państwo, ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy właśnie zakupu węgla, bo tutaj jest informacja w punkcie trzecim dotyczącym właśnie Wydziału Techniczno-Komunalnego, że Gmina Miejska Bartoszyce przystąpiła do zakupu paliwa stałego, bo to chyba mieszkańców najbardziej interesuje. Kiedy mieszkańcy będą mogli kupić węgiel? To po pierwsze. Po drugie, w jakiej cenie? Czy to będzie cena niższa niż deklarowane właśnie w ustawie 2000 zł, tak jak to niektóre na przykład samorządy czynią. Trzecie pytanie, jakiej jakości to będzie węgiel, tak? Bo to też bardzo nurtuje mieszkańców. I co z transportem, jakie będą koszty na przykład transportu, tak? Tego węgla do gospodarstw domowych. A i tutaj pani właśnie Wioleta jeszcze mi podpowiedziała, czy przyczepką na przykład własną mieszkańcy będą mogli przyjechać po ten węgiel, bo niektórzy na pewno będą chcieli tak zaoszczędzić i... A, czyli nie będziecie organizować, tak, transportu, dobrze. Ja mam jeszcze w tym samym temacie jeszcze jedno pytanie, jeśli mogę. Tak, proszę. Ponieważ jak widzimy tutaj wpłynęło bardzo dużo wniosków, ale też bardzo dużo wniosków zostało odrzuconych.
I wielu mieszkańców otrzymało decyzję odmowną, bo na przykład wprowadzili korektę w centralnej ewidencji emisyjności budynków. I tu moje pytanie, czy oprócz tego, że mogą odwołać się do komisji odwoławczej, to czy mogą też w inny sposób wykazać, że lokal opalali i opalać zamierzają nadal węglem, na przykład w toku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego? Dziękuję. Dziękuję. To może jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno pytanie miałem, przepraszam. A proszę. Bo takie już trochę z innym tematem, już jak jestem tutaj przy mikrofonie, to od razu chciałbym je zadać. Program Archipelag Skarbów. Tutaj taka pełna informacja. No był realizowany, ale to tak ludzie też nie wiedzą, tak, żeby tak też po prostu kilka zdań, czego on dotyczy i dlaczego tylko jedna szkoła na przykład, a nie, dlaczego w innych szkołach nie jest realizowany. A rozumiem, dobrze. Dobrze, to tak tylko po prostu tak informacyjnie, tak, żeby po prostu mieszkańcy wiedzieli. Dziękuję bardzo. To może jeszcze pan radny Karol Kapuściński. Już. Proszę bardzo, pani Kasi. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja w temacie takim powracającym, chodzi tutaj o tą informację, którą zawarł Wydział, znaczy Straż Miejska. To, że przekonuje Straż Miejska osoby bezdomne do zamieszkania w ośrodku, w schronisku. No, ja oczywiście na którejś sesji wstecz podziękowałam za to, że tutaj komendant przekonał osobę, która zamieszkuje na Słowackiego 28 w Matizie Niebieskim rzeczywiście do zamieszkania w tym schronisku, ale w sposób jakby ciągły mieszkańcy dzwonią, piszą do mnie, aby zająć się tutaj tym poważnym tematem, bo temat szczurów jest tematem niezwykle poważnym. Ja wiem, że należy do kategorii spraw beznadziejnych, ale uważam, że nie jest nie do załatwienia. Nawet dzwoniłam do Mrągowa i firma bardzo chętnie przyjedzie po te auto, ale jeżeli pan komendant Straż Miejska miałaby taką moc sprawczą i przekonałaby osobę bezdomną, która w tym niebieskim Matizie zamieszkuje, żeby jednak no, zgodziła się na oddanie tego auta, no to byłoby super. Natomiast to, że osoba bezdomna podpisała ten dokument, to nie powoduje, że ona poszła do tego schroniska. Wciąż jednak pomieszkuje w tym samochodzie. I pytanie, co my możemy tutaj zrobić? Dobrze. To może odpowiedź pan burmistrz się odniesie do tych pytań. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, drodzy mieszkańcy, a ja zrobię odwrotnie. Zaproszę najpierw, bo myślę, że to będzie najkrócej, panią Katarzynę Siry, jeżeli chodzi o program Archipelag Skarbów. Później poproszę panią dyrektor MOPS-u, jeżeli chodzi o pytanie pani Ewy Pisarskiej. Potem poproszę komendanta Straży Miejskiej, aby też kilka zdań powiedział w pytaniu pani Katarzyny Basak. A na końcu poproszę pana kierownika Czesława Sekita, jeżeli chodzi o zakup węgla, kiedy węgiel, jakość, cena, transport. To już jakby powiedziałem w międzyczasie, że transportu nie zapewniamy, więc transport będzie osobisty, jak najbardziej możliwy. To, co też słyszałem, sugestia własną przyczepką. Proszę, dziękuję. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Burmistrzu, Państwo Radni, więc program Archipelag Skarbów oczywiście jest kontynuacją miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z roku ubiegłego. W zeszłym roku był organizowany w szkole podstawowej nr 7 zgodnie z naszą deklaracją, obietnicą na sesji. W tym roku programem obejmujemy szkołę podstawową nr 1 i jak wszystko dobrze pójdzie, będą to sukcesywnie kolejne szkoły. Więc program jest programem profilaktyki zintegrowanej. Przede wszystkim skupia się na przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii, przemocy, jak również dotyka tak delikatnej sfery, jaką jest seksualność młodych osób. Jest to program dwudniowy, więc przeprowadzane będą warsztaty dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej. Następnie będzie szkolenie rady pedagogicznej i również zaprosimy rodziców na spotkanie, no bo jakby nie było, skoro zintegrowana, to wszyscy. Dziękuję.
Szanowni Państwo Przewodniczący, Państwo Radni, Panowie Burmistrzowie. Ja bym chciała doprecyzować to pytanie, ponieważ pojęcie weryfikacji w kontekście otrzymywania świadczenia w postaci dodatku węglowego, a weryfikacji węgla, który ma być zakupiony, to są dwa różne pojęcia. Czy rozmawiamy o dodatku węglowym, czy rozmawiamy o deklaracjach i weryfikacji zakupu? W mojej opinii to nie są dwa różne, ponieważ żeby otrzymać dodatek węglowy, czy też zakupić węgiel na preferencyjnych zasadach, należy mieć decyzję o tym, że się ten węgiel, że się te pieniądze dostało, tak, o tym dodatku węglowym, więc w mojej opinii to się łączy, więc nie można tutaj mówić, że to jak gdyby są dwie różne sprawy. To znaczy, to są dwie różne sprawy, ponieważ wynikają z dwóch różnych ustaw. Co prawda weryfikacja zakupu opału jest robiona również w porozumieniu z ośrodkiem, bo dostaliśmy takie upoważnienie od pana burmistrza i pracownicy Wydziału Urzędu Miasta weryfikują u nas pozytywne decyzje bądź negatywne i dokonują weryfikacji pod kątem zakupu opału. W przypadku przyznania świadczeń o charakterze pieniężnym, tak jak mówiłam Państwu na ostatniej sesji, jest stosowany tryb kodeksu postępowania administracyjnego, który daje prawo każdej osobie, która złożyła wniosek i uzyskała decyzję odmowną, do odwołania się. I to odwołanie składa się do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem ośrodka. Jak najbardziej rozumiem sposób postępowania, ale w międzyczasie dowiedziałam się, czy też wyczytałam, że w międzyczasie zmieniło się, być może źle to interpretuję, zmieniło się w pewien sposób, wprowadzono poprawki, które dają możliwość dla jednostek, jakim jest MOPS, weryfikacja tych wniosków. I tutaj no, wiadomo jest, że to, że osoby nie, znaczy wiadomo, to, że osoby nie otrzymują, te osoby, które zwróciły się z prośbą o zakup, ja tu mam na myśli na przykład takie osoby, które dostały decyzję odmowną tylko dlatego, że w mojej opinii, czy też w opinii tych osób, no, wprowadziły korektę w centralnej ewidencji emisyjności budynków, polegającą na przykład na tym, na rozszerzeniu zapisu, tam chyba 04, polegającym na dopisaniu, że jest to węgiel i tam drewno, chociaż w tym pierwszym wniosku, który był złożony w terminie, było napisane, jest napisane, te osoby, które wypełniały wniosek, wiedzą, o czym mówię, jest napisane, że jest tam kocioł na paliwo stałe, tak, i w tym jest, i jest rozszerzone, napisane, że tam jest też węgiel i na tej podstawie dostały decyzję odmowną o dostaniu dodatku węglowego w wysokości 3000. Jeśli dostały decyzję odmowną o tym dodatku, nie mogły zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Miasta o zakup tego preferencyjnego węgla 2000, co dalej skutkuje wprowadzeniem naszej autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu, ponieważ my w tym momencie możemy też źle, no, czy nie to, żeby to było złe wyliczenie, bo ja o tym nie wiem, tak? Proszę się, panie burmistrzu, tak nie krzywić. Żart. Ale w tym momencie możemy źle oszacować, do czego dążę, że w tym momencie możemy źle oszacować tą wartość, która będzie nam potrzebna do zakupu tego węgla i do tego węgla, który jest praktycznie potrzebny dla tych gospodarstw, bo większość czeka na tą możliwość, a nie mogą złożyć wniosku do Urzędu Miasta, jeśli mają decyzję odmowną z MOPS-u. Dziękuję, nie wiem, czy dobrze to wybrzmiało. To może pan burmistrz się zgłasza. Bardzo króciutko, panie przewodniczący, nie krzywiłem się, jedynie ze skupieniem wysłuchiwałem bardzo istotnej wypowiedzi pani radnej, bo rozumiem, że to jest problem wielu mieszkańców, którzy no, zmieniali coś, co kiedyś pisano, tak, jeżeli tam jest nieścisłość. Dokończę. Jeżeli tam jest nieścisłość, jeżeli chodzi o sam wniosek, to myślę, że tą weryfikację też w jakikolwiek sposób robiono. Jeżeli nie, no to wiadomo, że droga odwoławcza jakaś jest. Ja tych wniosków, przepraszam, nie widziałem, bo ja takiego wniosku osobiście nie składałem. Natomiast, drodzy Państwo,
Jeżeli chodzi o temat związany z autopoprawką, to są oczywiście kwoty szacunkowe, możemy je rozszerzyć tak naprawdę dziesięciokrotnie. To naprawdę nic nie zmienia, bo nawet lepiej, jeżeli wykażemy w tym momencie więcej, a wykorzystamy mniej, jeżeli chodzi o ten, aby po prostu, drodzy Państwo, nie zdobywać ponownie rady, aby nie wprowadzać do budżetu następnych kwot. Zmniejszyć zawsze je możemy, natomiast nie powinniśmy ich na siłę zwiększać. Każdy wniosek związany ze zwiększeniem, ewentualnym zwiększeniem, od razu mówię, bo zgodnie z tymi wnioskami, które dostaniemy do któregoś okresu czasu zweryfikowanymi i, co jest bardzo istotne, również przez mieszkańców opłaconymi, bo to cała procedura nie jest taka prosta, że nie zapłacą, a my zamówimy węgiel. Takiej sytuacji nie przewidujemy, bo w ciemno, jeżeli my zakupimy o tonę węglu za dużo, to tak naprawdę do tej pory ustawodawca nie powiedział, co z tym węglem mamy zrobić. Czego zjeść, czy odesłać, nie mam pojęcia. Tak naprawdę inaczej koszt go odesłać, jeżeli nie zjeść. No spalić też nie mamy gdzie. No co? Proszę, ja nie wypowiadam się na razie, przepraszam, chciałbym tylko ad vocem powiedzieć. Natomiast jeżeli jest możliwość powiedzenia więcej na temat tych wniosków i tak zwanej zmiany CEB-u, bo tego to dotyczy, ustawodawca też na początku, z tego co pamiętam, za bardzo nie chciał, aby ten CEB był w ogóle zmieniany. Nie wiem, jakie są obecnie uprawnienia mieszkańców. Myślę, że pani dyrektor na bieżąco śledząca ten temat i weryfikująca razem z pracownikami MOPS-u pewne rzeczy więcej nam dopowie. Dziękuję. To znaczy, jeżeli mogłabym jeszcze uzupełnić, bo jeżeli chodzi o składanie deklaracji do CEB-u, jest to możliwe cały czas na bieżąco. My w odniesieniu weryfikacji uprawnień do dodatku węglowego sprawdzamy tylko, w jakim czasie te zmiany, korekty bądź pierwsza rejestracja nastąpiły, ponieważ ustawa ogranicza i nadal ten 11 sierpnia jest jak gdyby datą taką kluczową, tylko zależną od indywidualnych przypadków. Ja nie chcę i na pewno się nie pokuszę o roztrząsanie właśnie indywidualnych przypadków. Wybaczcie Państwo, dlatego że każda osoba przychodzi z innym problemem. I co do weryfikacji w trybie wywiadu, my to robimy. Na dzień przygotowywania informacji, czyli na piątek ubiegłego tygodnia, takich wywiadów pracownicy socjalni przeprowadzili 54. Na dzień dzisiejszy już wiele więcej. Przepraszam, czy jest to wywiad na wniosek zainteresowanego, czy MOPS sam? Na etapie weryfikacji dokumentacji ustalamy, że jest to postępowanie rozszerzone konieczne ze względu na to, żeby rozstrzygnąć jednoznacznie, czy decyzja powinna być pozytywna, czy odmowna. I powtarzam, no, każdy z Państwa, do którego dotarła decyzja odmowna, ma prawo do odwołania, żeby zająć stanowisko mógł też organ nadrzędny. Chciałam tylko podkreślić, że proszę mi wierzyć, nie jesteśmy alfami i omegami. Ustawa jest tak elastyczna. Sami Państwo widzicie, że w tej chwili jesteśmy już po drugiej zmianie, czyli do pierwszej zmiany dostaliśmy podręcznik, który wyjaśnia wiele wątpliwości wynikających ze samej zmiany ustawy. Taką samą historię mamy w tej sytuacji. Po drugiej zmianie, która weszła bodajże 3 listopada w życie, dostaliśmy kolejny podręcznik. Już do chwili obecnej odbyły się bodajże 2-3 konferencje, wideokonferencje, które wprowadzają nowe interpretacje. Więc jeżeli ktokolwiek czuje się niezadowolony z naszego rozstrzygnięcia, bardzo proszę odwoływać się. Kolegium zajmie stanowisko, a jeżeli będą to rozstrzygnięcia merytoryczne nakazujące nam wypłatę, to z przyjemnością to zrobimy. Przepraszam, ale bo wybrzmiało tutaj też, że na indywidualne gdzieś tam zapytanie, to nie dlatego to jest trochę złe brzmienie, ponieważ moje tutaj obawy wynikają z danych, które przedstawił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który przedstawił, że na 1043 wniosków tylko jest 545 gospodarstw domowych uzyskało to dofinansowanie na dzień dzisiejszy. Tak, ponieważ to są sprawy załatwione i wypłacone. Tak tam jest sformułowane, że wypłacono określoną kwotę, która dotyczy bodajże 545 gospodarstw domowych na chwilę obecną, czyli na 21, przepraszam, listopada. Okay, dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie kierowniku, a nie panie szybciej, również kierownik. Dalej kierownik.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni. No też bym, Pani Przewodnicząca, chciał, żeby ten temat w końcu został rozwiązany. No ten bezdomny to jest chyba najsławniejszy w naszym mieście, no ale że jest taka pogoda na zewnątrz, jaka jest i coraz gorsza będzie, to dla mnie najważniejszy jest ten bezdomny, żeby go przekonać, nie wrak tego pojazdu, bo wrak tego pojazdu tylko straszy i takich jest wiele wraków na terenie miasta i będzie przebywać ich niestety, bo przepisy nie są spójne. Ktoś wymyślił, że trzeba auto, żeby oddać do złomowania wszystkie umowy od urodzenia aż do starości, bo żaden ci tutaj przykładowo zakład tego nie przyjmie, żeby go złomować. To tylko się tak wydaje. Jeżeli to byłoby prosty przepis, że oświadczenie wystarczyłoby, jeżeli takie rozporządzenie by wyszło ostatniego właściciela, że on się go zrzeka, to myślę, że wszystkie miasta by uporządkowały ten temat. Zaś temat jest trudny. Wracając do tego Matisa, żeby się nie rozgadywać. Cóż mogę powiedzieć? Dotarłem do rodziny na ulicę Piłsudskiego. Dotarłem do rodziny osobiście w prywatnym czasie. Na Ogrodową, tak? Do Kinkajm. I rozmawiałem z rodziną tego pana, z tego Matisa, bo to jest temat ciężki. Przekonajcie go. Albo żeby zabrać do domu, jak nie to do schroniska i w jakiś sposób przekonajcie go do kupienia od niego tego auta, bo inaczej się nie rozmawia. Bo że na autozłomie za to auto 50 zł dostanie, to żaden pieniądz. I nic tutaj nie udało mi się w tej kwestii zrobić. Faktycznie ten pan podpisał zgodę do zamieszkania w schronisku i pani przewodnicząca mi dziękowała. On był kilka dni i temat jest taki, że wielu bezdomnych wyraża zgodę na zamieszkanie, a po kilku dniach nagle już nie wraca tam i od nowa procedurę trzeba wszczynać. No najważniejsze w tym wszystkim, żeby on miał chęć. Nie ma chęci ten pan, żeby tam zamieszkać. I jeszcze te szczury nieszczęsne, przepraszam, że muszę o tym powiedzieć, ale myślę, że mieszkańcy oglądają to. Jeżeli chodzi ze szczurami, to ja cały czas się tutaj nie zgadzam, że szczury mieszkają w Matisie i w blokach. To jest odwrotność, jeszcze raz mówię. Szczury mieszkają w blokach, w kanałach i po drodze mogą zajść do tego Matisa. Można sobie poczytać, że szczury żyją w stadach. Szczurzyca w ciągu jednego miotu 20 młodych wydaje, a w ciągu roku 6 razy. W ogóle... Proszę o ograniczenie rozmów, bardzo proszę. I szczury, jeżeli się zaplenią w danym rejonie, mogą zajmować nawet 1 hektar powierzchni. Dlatego wszyscy to musicie zrozumieć i mieszkańcy też, że administrator, który ich administruje, musi jakąś mocną trutkę zastosować, żeby w końcu z tymi szczurami temat zakończyć, bo będzie się ciągnął. Miałem przykład w swoim doświadczeniu w jednym z budynków. Ale w tym budynku do celu dążono, 3 lata walczyli ze szczurami i szczury wyplenili. Ale to musi być chęć. Musi być chęć. Czytałem, że są tak mocne trutki, że mogą przyspieszyć to. To proszę, co ja mogę... Jeżeli powiedzieć? Ja mogę jeszcze tutaj dodać, no ja osobiście z tym panem naprawdę kilkakrotnie rozmawiałam i ten pan powiedział, że jeżeli zmienimy miejsce usytuowania tego auta, to on jest na tak, no ale nie będziemy przecież uszczęśliwiać kogoś innego, więc to jest, mówię, to jest sprawa naprawdę beznadziejna. Jeżeli chodzi o kwestię szczurów, ja w sposób ciągły kontaktuję się z panem prezesem naszej spółki COWiK i pan prezes bardzo szybko reaguje i już było kilka tych deratyzacji. Szczury wychodzą i nie wiem, czy państwo mieliście ostatnio taką informację od osoby niepełnosprawnej, ponieważ w jej aucie znalazł się szczur.
Pani dojechała do jakiegoś punktu w mieście, no i się okazało, że auto się zatrzymało. Później auto zostało przekazane do mechanika i miał zdiagnozować, co się zadziało. Najprawdopodobniej instalacja została przegryziona. Ja wiem, XXI wiek, a my rozmawiamy o takich tematach. Firma w Mrągowie zgodziła się to auto na własny koszt przetransportować. Człowiek, z którym rozmawiałam, powiedział, jeżeli pani będzie miała dokumenty na ten pojazd, ja to zrobię. Więc nie wiem, no zróbmy cokolwiek. Ja już mówię, jestem po tylu rozmowach, a nie będziemy, ja wiem, że przemieszczenie tego auta też jest bez sensu. Mogę coś powiedzieć? Proszę. Tak, panie przewodniczący, na ten temat rozmawialiśmy też i właśnie i z panią przewodniczącą, i z częścią radnych. Bardzo konkretnie, też tu szczerze mówiąc deklaracja była z firm Bartoszyckich, że spokojnie to mogło zezłomować na swój koszt, ale ktoś musi stać się właścicielem. A teraz powiem, jakie jest ryzyko, jeżeli ktoś z nas chciałby nawet za te, przepraszam, przysłowiowe 500 zł od tego pana odkupić i mu pomóc. Jakie ma konsekwencje? Przede wszystkim wsteczne ubezpieczenie OC. Ile lat? Nie wiemy. W tym momencie ubezpieczalnia się odezwie do nowego właściciela, więc może to być koszt wygenerowany łącznie z odsetkami karnymi państwowymi. Wiemy, jaka jest sytuacja przy OC niezapłaceniem jednego miesiąca. Badanie techniczne mniej, bo on nie jeździł, tak? Ale OC musi być. No ja wiem, no ale to mówię, jak to wygląda. I to jest, to nas przerażało, bo tak naprawdę jakbyśmy się nawet zebrali sami po 15 zł, to byśmy to auto sprzątnęli. No ale tu jest też ten problem i to są koszty, których nie jesteśmy w stanie na dzisiaj oszacować. Tylko jedno zdanie chciałem podpowiedzieć jeszcze dla jasności. Ten pan bezdomny, jeszcze nie zdarzało się tak, jest właścicielem tego Matiza. I nie ma tak, że my zabierzemy, bo są pewne służby, to się nazywa kradzież. Mieszkańcy, ja wiem, że naciskają, ich to nie interesuje. Najlepiej czyjmiś rękoma. A tak samo, no to mówię jeszcze raz. Nie da się tak prawnie tego zamknąć, nie miałem takiego przypadku jeszcze. No, miałem przypadki, że obcokrajowiec, nie ma go i tak dalej, ale ten człowiek utożsamia się, wartość jakoś trzyma w tym pojeździe jeszcze, no, jakieś rzeczy. No. To jest jego, panie burmistrzu. I powiem, pani przewodnicząca i szanowni radni, nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Dla informacji, bo to są ludzie, chciałem powiedzieć, bo wczoraj była narada w starostwie odnośnie zagrożenia zimą i się przygotowałem, ilu bezdomnych mamy w tym roku. Ogólnie już w schronisku 31 mężczyzn w schronisku przebywało na dzień wczorajszy, bo dzisiaj może już jest mniej, czyli o jeden już za dużo, bo jest 30 miejsc dla mężczyzn i jest wolnych 10 miejsc dla kobiet. To pani dyrektor jest tam, może mnie poprawić. Udało nam się tu z 2 dni temu jednego bezdomnego z wraku pojazdu wyciągnąć, ale miał chęć. Osobiście się tym zająłem i w danym dniu zawieźliśmy go tam do pań socjalnych i cała procedura ruszyła i mieszka ten pan. A najgorzej, jak nie ma chęci. Nie ma chęci. No na pewno nie będę się tu wypowiadał obiektywnie, czemu on nie ma chęci, no. I proszę? Do 5. W tej chwili jeszcze jest takich krążących. Klatka, samochód, jeszcze do 5 jest. Więcej nie ma w tej chwili. To taka liczba. To w tym temacie jeszcze pana Lipiejko i w tym temacie, tak? I pani radna Elżbieta Zawodzka. Tak, tu skorzystam z okazji, jak komendant odpowiada na pytania, czy wiadomo coś dla pana komendanta na w parkingu przy Polo. Stoi taki Nissan Vanet bordowy. No. Stoi, powiem szczerze. Parking prywatny jest niemożliwy. No bo chyba zaraz też ktoś tam zamieszka, bo no tak, ale no, na prywatnych, no, widziałem na tablicach i tak dalej. Panie burmistrzu, gdybyśmy i szanowni państwo policzyli auta, które są nieużywane, to myślę, że wcale bym się nie pomylił, jakbym wymienił 20. Od razu mówię. A jest tutaj. Tak, bez możliwości. A jest tutaj cały czas w artykule 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym zapis, że straż miejska, gminna lub policja może usunąć auto. Tam jest słowo może. Może usunąć auto. No łatwiej jest, jak wiadomo, nie ma właściciela. A jeżeli jest tutaj ten przypadek taki niewyjaśniony, to powiem państwu, że ja dalej nie wiem, do kiedy nam się to uda. No na pewno będziemy dalej rozmawiać. Ja osobiście będę rozmawiał z tą rodziną dalej. No pani dyrektor tutaj jest, to prosiłbym, żeby pracownice socjalne
socjalna pracownica, która ma tego pana podopiecznego, może częściej z nim rozmawiała. To wtedy będzie łatwiej we dwoje coś temat ruszyć. I tyle, co mogę tutaj podpowiedzieć. A ja mam taki troszkę może inny pomysł na to, bo jeżeli widzimy, że jest to sprawa beznadziejna, żeby tego pana usunąć z tego auta, to może skupmy się bardzo dokładnie na deratyzacji w tym okręgu. I róbmy bardzo systematycznie, bardzo często. Zwracajmy uwagę na każdy, jeżeli tylko jakiegoś szczura zobaczymy, od razu nie wchodzi deratyzacja. Róbmy na razie systematycznie, zanim ta populacja szczurów się nie zmniejszy, no bo my będziemy walczyć z panem kilka lat, a szczury będą się rozprzestrzeniały i mieszkańcy będą mieli cały czas problem. To skupmy się może nie na usunięciu tego pana z tego samochodu, tylko właśnie na przeprowadzaniu systematycznej, częstej, bardzo częstej nawet, deratyzacji na tym terenie. No bo my co sesję będziemy słyszeli praktycznie to samo, że nie damy rady, no bo rzeczywiście prawnie nie mamy takich możliwości. Ale tutaj możemy zadziałać. Ja chciałam jeszcze dodać tutaj, drogi panie komendancie, że no rzeczywiście ta deratyzacja jest przeprowadzana w sposób ciągły. Tu pan prezes na pewno potwierdzi, panowie, że tak powiem są na tak zwanym czuwaniu. Każda reakcja ze strony mieszkańców powoduje, że nocownik przyjeżdża, sprawdza. Tak, deratyzacja. Ale ja też bardzo proszę, żeby nie ustawać w tych jakby swoich staraniach. Właśnie, żeby ten temat, no być może nam się uda, ja też będę nadal w tym temacie działać, ale powiem szczerze, no mnie to już trochę załamało, że po prostu rozkładamy ręce. No, rozkładamy ręce, dzwonimy do siebie, pytamy, ja non stop te telefony do COWiK-u uskuteczniam, aż po prostu, no nie wiem, co z tym autem zrobić, znaczy autem, z tym panem, żeby rzeczywiście decyzję zmienił. Powiem szczerze, że ja chciałam te auto kupić, ale tutaj pan burmistrz mówi, że te wszystkie koszty związane, te wstecz, no myślę, że one będą rzeczywiście przerażające. A ten pan zresztą tego auta za te pieniądze to też nie sprzeda, za takie właśnie, o których tu pan burmistrz wspomniał. Dobrze, może będziemy kończyć już tą dyskusja na temat tego samochodu. Proszę ja, tylko jeszcze jedno dopowiem. To widocznie, jeżeli ta deratyzacja jest robiona, jest za rzadko, bo tu nie reagujmy. Mocniejsza trudność. Nie reagujmy. Róbmy systematycznie, bez względu na to, czy coś widzimy, czy też nie. Bo jeżeli my reagujemy w momencie, w którym widać, to już jest musztarda po obiedzie, tak? Że tak powiem. Niecowik będzie się zajmować, przepraszam, teraz specjalnie powiem, deratyzacją budynków wspólnotowych, spółdzielczych i innych. Więc bardzo proszę, poza tym, że jeżeli chodzi o kanały, które gdzieś tam są otwarte i dostępne i robi to Cowik, to trudno, żeby Cowik sprawdzał, co się dzieje w blokach spółdzielczych, wspólnotowych. Jest to rolą wspólnoty, zarządu danej wspólnoty, jeżeli nie ma zarządu, to ogółu mieszkańców danej wspólnoty, aby rozłożyć trutkę i cały czas o to dbać, aby ta trutka była na bieżąco wymieniana. I to jest jakby podstawą, jeżeli nie chcemy mieć w domu pasożytów, mówię w bezpośrednim domu, nie chcemy mieć karaluchów, to też sprzątamy, też dezynfikujemy, więc jest to jakby logiczne, jeżeli mamy części wspólne budynku, a do tego należą piwnice. Też, drodzy Państwo, to już namawiam mieszkańców, nie mówię na zasadzie, że są jacyś źli, tylko na zasadzie, że dbajmy o to, abyśmy u siebie tego nie mieli, bo też nie jesteśmy w stanie zlikwidować wszystkich poletek, miejsc zielonych, gdzie w ciągu roku są gniazda szczurze, bo one wiadomo, że na okres ten przede wszystkim jesienno-zimowo-wiosenny się pojawiają w naszych blokach. Natomiast w okresie letnim, wczesnej wiosny, załóżmy do w miarę ciepłej jesieni, przybywają na polach, przybywają w miejscach zielonych i też można czasami widzieć tam biegające różne zwierzątka, również szczury i myszy. Więc prosimy o to i apelujemy do mieszkańców, do wspólnot przede wszystkim, aby na bieżąco tę trutkę rozkładać. Jeżeli to jest duża wspólnota mieszkaniowa, to ten koszt naprawdę nie będzie taki straszny. Dziękuję. Panie przewodniczący, jedno zdanie. Proszę bardzo, pan komendant. Tak, i kończę już, tak?
to, co pani radna, pani Ela mówiła, nie? My jako Straż Miejska jesteśmy w stanie dopilnować, że kiedy będzie trutka rozkładana, to również trzeba podkładać trutkę do tego wraka i pod wrak i nie będzie szczurów. No. Przecież to jest odrobina dosłownie. No. Nie zapominać o tym wraku, tylko tyle. Dobrze, będziemy kończyć, ale jeszcze podsumowując ten temat, prosiła o głos pani prezes Sowiku jeszcze. Loku, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Później, panie przewodniczący, oczywiście pan Czesław Sekita, bo to jeszcze pytania były. To, szanowni państwo, ja tylko chciałam uściślić. Deratyzacja jest na bieżąco przeprowadzana w budynkach wspólnot. W budynkach problemu nie ma. Nie mam takich zgłoszeń. No ja mam właśnie. Że w budynku wychodzą szczury? A obsługiwana przez loku? Tak. Przez lok Słowackiego 28 to lok. Tak, Słowackiego. Dobrze, dziękujemy bardzo, ale już kończmy ten temat tych szczurów i proszę bardzo pan Czesław Sekita. Panie przewodniczący, państwo radni, może tak pokrótce przedstawię, jak się przedstawia historia z tym preferencyjnym zakupem węgla, tak, a w tych odpowiedziach, które ja tutaj przekażę państwu, te informacje, będą zawarte też odpowiedzi na pytania tutaj państwa radnych. Tak? W dniu 8 listopada bieżącego roku informację o przystąpieniu do procedury tej dotyczącej zakupu preferencyjnego zamieściliśmy na BIP-ie naszego miasta, bo taka była procedura, taki wymóg, taka była kolejność. W następnym etapie zostało przez pana burmistrza wydane zarządzenie dotyczące zasad przydzielania i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie naszego miasta. Kolejny krok to była rejestracja gminy na portalu zakupowym ciepło.gov.pl, gdzie do obsługi tej naszej umowy do zakupu tego węgla wybrał nas taki potentat węglowy Węglokoks Katowice i z nim będzie po prostu podpisana umowa na zakup węgla. Transport do miejsca składowania, czyli od firmy Węglokoks, która nam wskaże miejsce, z którego możemy przywieźć sobie ten węgiel, do naszego punktu składowania, czyli do bazy Cowiku na ulicy Bema, będzie oczywiście po stronie firmy Cowik. Tak? Firma Cowik w tych 500 zł, które będzie możliwe tutaj do regulowania pozostałych kosztów, będzie zobowiązana do tego, żeby ten węgiel przywieźć. Czynności formalno-prawne, jak przyjęcie wniosku, jego weryfikacja w MOPS-ie, pisemna informacja o uprawnieniu do zakupu preferencyjnego oraz taki załączony blankiet do opłaty będzie jak gdyby do wykonania po stronie Wydziału Techniczno-Komunalnego naszego Urzędu Miasta. Wydanie tej odpowiedniej ilości węgla, która będzie przypisana danemu wnioskodawcy, będzie po stronie COWiK-u, czyli zważenie, załadunek, transport tego węgla od miejsca składowania czy od bazy COWiK-u do wnioskodawcy, to już jest jak gdyby po stronie tego, który składał wniosek. I na jego koszt oczywiście ten przywóz będzie zobowiązany sobie to załatwić. Czynności zaksięgowania, wystawienia faktury będą po stronie Urzędu Miasta, będzie to prowadził Wydział Finansowy. Transport paliwa z miejsca składowania, to już mówiłem po stronie wnioskodawcy, zamówiliśmy wstępną partię około 100 ton węgla w takim asortymencie. Ekogroszek 25 ton i węgiel kostka orzech, czyli ten tak zwany gruby, 75 ton. Certyfikowany, to pytanie jest jakość. To ja później jeszcze się do tego odniosę. Węgiel będzie jak to fachowcy określają, dostarczony do nas w klasie premium i będzie pochodził z Kazachstanu, RPA lub z Kolumbii. Tak? Taki to będzie asortyment. Do tego oczywiście będzie dołączony stosowny certyfikat potwierdzający jakość tego węgla. Co do jakości, to jeszcze później powiem w następnym punkcie. Do dnia dzisiejszego na te dwa terminy, które obowiązują do dostarczenia węgla, czyli do końca roku oraz do 30 kwietnia 2023 roku, wpłynęło łącznie 180 wniosków na dzień dzisiejszy, tak? Na dzień dzisiejszy. Na takie ilości węgla 375 ton węgiel gruby i 50 ton ekogroszek. Do dnia dzisiejszego
pracownicy Urzędu Miasta Wydziału Techniczno-Komunalnego wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zweryfikowali 100 wniosków. Na te 100 wniosków 8 było wnioskami odrzuconymi, czyli jak gdyby tymi, które nie otrzymają tego węgla, tak? Na 100 wniosków rozpatrzonych jest 8 rozpatrzonych negatywnie. Wnioski wszystkie można składać zgodnie z ustawą do dnia 15 kwietnia 2023 roku. Teraz temat związany z ceną węgla. Cena węgla wynika z zarządzenia pana burmistrza i zgodnie z ustawą ta cena wynosi 2000 zł dla kupującego. Co jest, znaczy się nie zmieni? Brutto. 2000 brutto, tak? Ale będzie szansa, żeby tą cenę na przykład Ja powiem tak, jeżeli uzyskamy tańszy węgiel, to taką cenę zmniejszymy. To jest jakby logiczne. My nie chcemy dorabiać sobie, zresztą my żadnego zarobku z tego nie mamy jako miasto, dorabiać sobie na mieszkańcach. Tak, to jest jakby jasne. Jednakże no, to jest związane ze składem, który nam przekazuje. No i może być sytuacja, co prawda, ja jestem tego świadomy, nawet absurdalna, że część wniosków będzie wycofywana, ale ja tego też życzę mieszkańcom, jeżeli znajdą sobie ten węgiel nawet taniej, bo wiem, że składy prywatne, ze względu na to, że nie są w dużej części w pewnej sieci, zmniejszają swoją cenę, chcą jej zarobić, ale nie trzymać u siebie węgla, bo trzymanie węgla na placu też kosztuje, tak? Więc jeżeli ktoś znajdzie sobie taniej węgiel, to tylko bardzo serdecznie prosimy, aby wycofał ten wniosek, jeżeli znajdzie, bo niekoniecznie znajdzie. Od razu mówię, to nie jest tak, że znajdzie. Natomiast to jest o tyle specyficzne, że są miejsca w Polsce, zwłaszcza w południowej, gdzie jest to widoczne, że ten spadek jest dosyć mocno widoczny. Tak? Tylko my nie bierzemy pod uwagę jednej rzeczy. My w tym również mamy koszt transportu. Tak? Jeżeli tam ktoś może na miejscu znaleźć, no to znajduje i może się uda mu taniej znaleźć niż tak naprawdę po tej cenie urzędowej, najprościej powiem. Tak? Jeżeli my byśmy mieli wieść stamtąd nawet w cenie niższej, nie z punktu Braniewo czy spod Ełku, to miejmy świadomość, że same przewiezienie tony, przepraszam, 10 czy nawet 25 ciężarówki węgla potraja nam tak zwaną cenę transportową, tak, która gdzieś tam jest określona. Tutaj nam, nie chcę określić wyliczenia, ale wydaje mi się, że to jest około 150-200 zł za przewóz. Stamtąd byłaby to cena nieadekwatna i mogłaby przekroczyć nawet 500 zł za tonę, za sam transport. Odnośnie właśnie transportu, bo wiele osób no, będzie na pewno pytało się o to, tak, jacy przewoźnicy na przykład będą mogli im przewieźć. Czy istnieje taka formalna możliwość doradcza, no bo wiem, że nie możecie tam żadnych firm promować, tak, bo jest to sprzeczne też z obowiązującymi przepisami. Jeżeli na przykład przedsiębiorcy z firm transportowych na przykład byliby chętni, tak, no oczywiście tak jak pan tu burmistrz powiedział, że to jest odpłatność, tak, za przewóz, przewieźć i chcieliby, żebyście na przykład udostępnili dane ich firmy, czy byłaby taka możliwość? No bo wiadomo, że ludzie przychodzą, zwłaszcza starsi, prawda, i co oni teraz mają sobie szukać tutaj transportu na własną rękę, to dla nich będzie naprawdę bardzo uciążliwe. Króciutko odpowiem, zapraszamy przedsiębiorstwa, ale myślę, że zrobimy rozeznanie, jeżeli chodzi o przedsiębiorców bartoszyckich i tu o to proszę COWiK, aby pomóc ewentualnie podać alternatywne 3-4 telefony, aby nie było, że wskazujemy jedną firmę i dana osoba będzie miała prawo sobie zweryfikować. To znaczy cenowo nie jesteśmy w stanie określić, bo myślę, że to będzie do dogadania się każdego. My nie zajmujemy się cenami tego transportu, raz mówię. Natomiast informacyjnie możemy wskazać i myślę, że to zrobimy i poproszę o to COWiK, aby takie uloteczki w niewielkiej ilości, w ilości tam odpowiedniej, nie wiem, przecież to nie jest żaden problem, kawałek papieru ksero zadrukowanego, aby przekazywać bezpośrednio tym osobom, które przyjadą po ten węgiel i ewentualnie poinformować te firmy, że takie pytania mogą padać. Dziękuję. Kolejne pytanie dotyczyło terminu zakupu węgla. Kiedy będzie można zakupić ten węgiel, tak? Drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym otrzymamy z firmy Węglokoks już projekt, propozycję zawarcia umowy. Ta umowa zostanie przez nas przeanalizowana, oczywiście przez panią mecenas. Zawieramy tą umowę i w momencie, kiedy zawieramy umowę, możemy już po uzgodnieniu, jaka firma będzie nam dowoziła ten węgiel przez firmę COWiK, będziemy mogli już ten węgiel do siebie tutaj na plac ściągać.
Problem polega na tym, żebyśmy... Oczywiście tak, to też będzie jeszcze procedura taka dotycząca strony wnioskodawcy i gminy, żeby te opłaty zostały w sposób odpowiedni, określony w zarządzeniu, uregulowane. I wtedy, jeżeli taki wnioskodawca otrzyma już od nas fakturę zakupu, jedzie do COWiKu i z COWiKu się zaopatruje w ten węgiel. To jest taka procedura skrócona, jak go otrzymać. Natomiast co do jeszcze tego terminu, myślę, że to będzie termin, no powiedzmy, no krótko mówiąc, tak gdzieś około 2 tygodni, tak? Od momentu zawarcia do wyłonienia firmy, która dowiezie nam to, bo problem polega jeszcze na tym, żeby z firmą sprzedającą nam węgiel uzgodnić kiedy, jakim transportem, jakimi środkami, z podaniem nazwiska, numerów rejestracyjnych i tak dalej, jak to określa w projekt umowy, żeby te wszystkie dane im podać, wtedy ten węgiel zostanie wydany. I jeszcze na pewno będzie być może taka potrzeba, że nasz pracownik urzędu będzie musiał jeździć i ten węgiel tam na miejscu odbierać. Tak? To do pana kierownika jeszcze, tak? Tak, tak, jeszcze proszę. Pytanie, bo węgiel po cenach preferencyjnych można zakupić do 31 grudnia, a mamy już prawie, nie? No właśnie. Nie, jak półtora tony, tak, ta część, właśnie, jak to jest? Można to kupować w 2 ratach. Połowę z tej ilości 1500 kg można zakupić do 31 grudnia, a pozostałą do 30 kwietnia następnego roku. Rozumiem, ale 1,5 tony do 31, bo łącznie 3 tony można kupić, tak? Tak? I teraz, jeżeli ktoś nie kupi do 31 grudnia, rozumiem, że przepada. Dokładnie tak. No właśnie, a mamy koniec listopada, umowa jeszcze nie podpisana i tak jak pan powiedział, no właśnie... Nie mamy na to wpływu po prostu. No jest taka procedura, nie inna. My nie możemy pewnych rzeczy przyspieszyć, jeżeli się nadziejemy na możliwość taką, że tego węgla nie otrzymamy, bo czegoś nie dopełniliśmy. Tak? Albo go otrzymamy i nie będziemy mieli co z nim zrobić. W tym momencie powiem wprost. Dyscyplina, jeszcze raz dyscyplina finansów publicznych. Nikt z nas nie chciałby za coś, co, że tak powiem, zostało nam... No nie powiem, podrzucone kogucze jajo, bo tak nie powiem, bo to jakby też jest, jesteśmy bliżej mieszkańców, tak, to rozumiem. Natomiast niezbyt wygodnie i niezbyt szybko, bo gdybyśmy takie procedury mogli przeprowadzić w sierpniu, we wrześniu, to już ten węgiel prawdopodobnie byłby zbyty. No i tylko tyle powiem. Znaczy na pewno będziemy się starali, że będą możliwości terminowe załatwić jak najszybciej, tak? Niekoniecznie, jeżeli da radę to zrobić w ciągu 10 dni, to będzie to w ciągu 10 dni. Bo to też, mówię, zależy od sprzedającego. Oni określają kiedy, w jakiej dacie, na jaką godzinę mamy podstawić transport i odebrać ten węgiel. No bo jeżeli to tak nie jest będzie, tak, że jedziemy, czekamy no, w kolejce i ładujemy, tak? Bo jeżeli tak będzie, no to prawie nas spotka termin poświąteczny, no to możemy sobie wyobrazić, jakie kolejki będą, bo każdy będzie chciał wykorzystać ten moment. To znaczy... Myśli pan, że nie, a ja widzę to w taki sposób, że będziemy mieli potężne kolejki i proszę już pracowników informować, że będą całą dobę pracować. I to jest bardzo prawdopodobne, to w sytuacji, w której będzie to krótki okres, te godziny, które gdzieś tam były wstępnie podawane, no, trzeba będzie wydłużyć, to jest jakby logiczne, no to całodobowo będzie działać, to trzeba będzie działać całodobowo, dziękuję. Jeszcze ja w ostatniej kwestii, ale przecież tu chodzi o wystawienie faktury do końca grudnia. A więc proszę państwa, no odbiór zawsze jest, tak samo jak się kupuje materiały budowlane, wystawia się fakturę, często odbiera się dopiero za, nie wiem, za parę dni, za tydzień, za dwa. Także można umówić się, że na przykład pan kupił węgiel, odbiera pan go za tydzień. Także to myślę, że to jest wszystko kwestia normalnego dogadania się, bo tak jest w normalnych każdych magazynach. Także nie mielmy tego w kółko, bo to już później kwestia techniczna tak naprawdę. No dobrze, jeszcze pani przewodnicząca może jeszcze dopyta. Już będziemy kończyć ten węgiel też. Nie, ja tylko tak. Może i tak pani Elu, ale jakby to powiedzieć, zima zaraz się skończy. Dobrze, jeszcze pan kierownik, jakieś szczegóły? Tak, ja jeszcze chciałem tylko dopowiedzieć w temacie, tutaj było pytanie dotyczące jakości tego węgla, tak? Drodzy państwo, umowa w załącznikach przewiduje możliwości reklamacyjne co do ilości, co do jakości tego węgla. Jest przewidziany tryb, w jaki sposób ma się to odbyć, na jakich zasadach, kto i kiedy, w jakim terminie i kto może nam, powiedzmy, badania, jeżeli chodzi o jakość węgla, tą fizyczną, przeprowadzić i w jakich terminach, ile to kosztuje i kto za to zapłaci, tak? Jest to po prostu unormowane w umowie. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze w sprawach informacji burmistrza, tak? Proszę bardzo, pan Radny Azarewicz, później pani Ania Bienda. Mnie dotyczy placu Westerplatte i
Parku Miejskiego. Chodzi, przetarg był wyłoniony już na wykonawcę, wykonawca jest, a mnie chodzi, nie tylko mnie i uważam wszystkim radnym, kto będzie nadzorował tą inwestycję. Dobrze, wyłącz mikrofon. I pani radna Niebiędę. Dziękuję bardzo. Ja też w sprawach takich porządkowych niejako. Zieleń Miejska w swoim sprawozdaniu napisała, że uprzątnięto tunel kolejowy. No miła to jest informacja, natomiast ja dwa dni temu tamtędy przechodziłam i to co widziałam to jest masakra. Tak jakby od miesięcy nikt tam nie sprzątał. W związku z tym pytanie moje jest takie, jak często ten tunel kolejowy jest sprzątany? Czy to tylko tak raz na jakiś czas, czy to jest sukcesywnie, systematycznie wykonywane, bo myślę, że tak należałoby to robić. Drugie pytanie dotyczy jakby braku informacji, jak wygląda gotowość naszego miasta do ataku zimy. Kilka dni temu wszyscy chyba, którzy jeżdżą samochodami, mierzyli się z ogromnymi problemami, jak ruszyć samochodem rano, gdy śnieg zaczął padać, było straszliwie ślisko. W związku z tym też wiemy, że nadchodzą śnieżyce. Może akurat nie dotkną naszego miasta tak bardzo. Niemniej jednak chciałabym uzyskać taką informację, czy nasze miasto Bartoszyce jest przygotowane do tego, żebyśmy się nie ślizgali i zarówno na jezdni, tak jak na chodnikach. I kolejne pytanie, takie też informacyjne, już nie dotyczy spraw porządkowych. W Bramie Lidzbarskiej dzieci z bartoszyckich przedszkoli mieli takie spotkania, zapoznawali się z historią naszego miasta. Moje pytanie jest takie, czy moglibyśmy przekazać taką informację mieszkańcom, co w tej chwili możemy, czy każdy z mieszkańców, który chciałby zobaczyć tą Bramę Lidzbarską od środka, bo nie wszyscy tam byli, czy moglibyśmy wiedzieć, czy są tam jakieś wystawy organizowane, czy wszyscy możemy tak z marszu pójść do tej bramy, w jakich godzinach ewentualnie, o ile jest tam coś organizowanego, w jakich godzinach mieszkaniec mógłby zobaczyć tam, co się dzieje. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nim oddam głos panu burmistrzowi. Czy ktoś jeszcze z państwa do informacji będzie miał pytania? Uważam, że wyczerpaliśmy limit pytań odnośnie informacji. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja rozpocznę od pytań. Pan radny się chyba nie obrazi. Pani Anny Biniendy, bo ich było troszeczkę więcej. Jeżeli chodzi o tunel kolejowy, jak i wiele miejsc w Bartoszycach, chcielibyśmy, aby one były sprzątane na bieżąco i codziennie. Jednakże jeżeli chcemy takie rzeczy czynić, to ja będę musiał złożyć autopoprawkę do budżetu miasta Bartoszyce na następny rok, zwiększający koszty obsługi zieleni o jakieś 500 tysięcy złotych. Od razu to mówię, że chcę mieć to na bieżąco czyszczone wszystko, bo tunel jest częścią miasta, nie jest on najważniejszą częścią miasta, jest tak samo ważny jak wszystkie pozostałe miejsca i niestety, z przykrością mówię, dalej zaśmiecane części miasta. To jest jedna z również zaśmiecanych części miasta. Jest to przykre, jak obserwujemy, ale mówię wprost, jeżeli będzie taka chęć, ja złożę do budżetu taką oto poprawkę. Jeżeli chodzi o atak zimy, gotowość, to powtarza nam się co roku i tu powiem jedną rzecz. Nie odśnieża się i nie sypie się w trakcie opadów śniegu. Więc oczekujemy, aż opad przestanie. Jest okres, w którym wyjeżdżają piaskarki, wyjeżdżają służby zajmujące się odśnieżaniem i posypywaniem. Jest to normą, tak? No oczywiście może drogi krajowe stać i to jakby jest jakby tą rzeczą, która się wydarza. Natomiast my mamy tak podpisaną umowę, że po opadach śniegu, a nie w trakcie opadów śniegu, sypiemy również piach. My nie mamy mieszanek soli z chemią też za takie pieniądze, jak mogą sobie pozwolić drogi krajowe, nawet nie drogi wojewódzkie. Ja też ostatnio przejeżdżałem po drodze wojewódzkiej łączącej Elbląg z Bartoszycami. Akurat jechałem po drodze Lidzbarskiej, bo miałem informację, że ona jeszcze jest przejezdna i jechałem
i to już w poniedziałek, czyli już po kilku dniach tych opadów śniegu, na poziomie 30 km na godzinę. Więc miejmy świadomość, że to nie jest problem Bartoszyc, jest to problem całego kraju i są drogi, które tak czy inaczej są odśnieżane albo mają inną mieszankę sypaną niż drogi krajowe, bo tutaj nie mogę, proszę. To też koszty, to też możemy o tym mówić. Ja mam pytanie w tym zakresie, bo to przede wszystkim chodzi mi o osobę kontaktową, bo są miejsca, tak, gdzie mieszkańcy po prostu nie zawsze mają kontakt z radnymi, żeby była jakaś informacja na stronie internetowej Urzędu Miasta, komu zgłaszać, że na przykład jest chodnik śliski albo jest ulica śliska, że w tym miejscu po prostu trzeba posypać, no bo wiadomo, że pracownicy Urzędu Miasta pracują do godziny 15 zazwyczaj, tak? A jest weekend, przychodzi weekend, no jest ślisko i co? Gdzie mają dzwonić? Do kogo? Ale co jest, gdzie jest napisane? Ja tam nie widziałem, bo wchodziłem też na stronę. Musi być osoba kontaktowa, telefon 24 godziny na dobę, jest miejsce, w którym jest lodowisko, nie da się przejść, osoba kontaktuje się z tym panem, czy tam panią, tak? I sprawa jest rozwiązywana, no prosta informacja dla mieszkańców, żeby wiedzieli po prostu, z kim mają się kontaktować. Bo nie zawsze mają też do nas kontakt, jako radnych, tak? I też mogliby sami zgłaszać, jeżeli po prostu takie miejsca są, bo na pewno są. Jeżeli chodzi o dyżury całodobowe, no ja powiem tak, no to znowu mówimy o kosztach, więc ja muszę zatrudnić pracowników, którzy będą pracować w godzinach nocnych. Mają Państwo świadomość, jaki jest koszt, więc ja chyba nie muszę dodawać. Mamy godziny pracy urzędu, telefon kontaktowy i dyżur pewien może być w jakichś logicznych godzinach, ale nie 24 na dobę, kto jest odpowiedzialny. Odpowiedzialny jest zawsze burmistrz, to jest jakby logiczne. Swój nie podam, bo mam prywatny do urzędu, drodzy Państwo. Nie, no, bo to jest dyskusja, która... My sobie co roku na ten temat rozmawiamy. Powiem tak, w godzinach pracy urzędu mogło zadzwonić równie dobrze na sekretariat i taką sytuację zgłaszać, tak? To jest jakby logiczne. Ja nie będę mówił, bo nie mam w tym momencie pracowników do dyżurów na poszczególnych ulicach. Mamy pracownika, przepraszam, chciałbym dokończyć. Mamy pracownika z Wydziału Techniczno-Komunalnego, który zajmuje się tym, że w sytuacji, kiedy jest opad śniegu, to są też dyżury tych osób, ale dyżury specyficzne, nie pod telefonem, objeżdżają miasto i sprawdzają, czy możemy już wnioskować o gotowość firmy, z którą w tym momencie mamy podpisaną umowę na odśnieżanie. To jest po pierwsze. Nie jesteśmy w stanie, bo niektóre elementy mamy odśnieżane przez Zakład Usług Komunalnych, inne mamy odśnieżane przez firmę, która zajmuje się tym na umowę, podpisaną na oczyszczanie zimowe miasta. I powtórzę znowu, jeżeli chcielibyśmy mieć gotowość firmy na co 5 minut, to byśmy podali nawet telefon do tej firmy i każdy mieszkaniec mógłby to zgłosić, ale za gotowość płaci się 12 000 zł miesięcznie dodatkowo za samą gotowość, bo w tym momencie po stronie firmy musi również siedzieć całodobowo pracownik, który by reagował. Dodatkowo powiem, myślę, że koszty byłyby większe, bo też wyjazd piaskarki generuje ściągnięcie pracownika, który musi do tej piaskarki wsiąść. Ja nie w tym momencie oczywiście, powiem tak, jeżeli przy następnej umowie, bo umowa jest w trakcie realizacji na oczyszczanie zimowe, otrzymam taką informację, że taką sytuację mamy, to Państwu przedstawię koszt, tak jak rozmawialiśmy ostatnio o komunikacji miejskiej, jakie są możliwości i jakie koszty niesie za sobą zimowe oczyszczanie. Co prawda ja bym wolał w tym odpowiedzieć do końca jeszcze na pytania pani radnej Anny Biniędy, bo jakby tu wypada. O gotowości mówiłem. Ja chciałbym pani, przepraszam panie burmistrzu, już jakie... Panie radny, już może... Proszę, jest pytanie... Było pytanie, jest odpowiedź, teraz jest odpowiedź burmistrza. Chodzi mi jeszcze po prostu o weekend, bo pan burmistrz mówi, że mieszkańcy dzwonili tak do Urzędu Miasta, do sekretariatu, ale przecież sobota, niedziela, urząd, są głuche telefony. No i co wtedy? Z kim mają się kontaktować? Mają czekać do poniedziałku? Odpowiedziałem, pracownik pełni dyżur i pracownik odpowiedzialny za to. Nazwiska tu, jeżeli pan kierownik chce, to poda. Ja tutaj nie wiem, który to jest pracownik. Proszę mieć świadomość, że zmieniali się ci pracownicy.
ja panu powiem, nie dostanie pan telefonu do pracownika w weekend, więc jakby to jest logiczne. To nie jest osoba, która w tym momencie jest do kontaktu z mieszkańcami w weekend, nie ma za to płacone, nie jest to, przepraszam, pracownik, który 24 godziny na dobę pracuje, bo nikogo do tego nie mamy prawa nawet zmusić, więc proszę mieć to w świadomości i specjalnie teraz tak mówię trochę szybciej, bo jakby w absurd padamy pewien. Natomiast jedna rzecz, w weekend ta osoba, panie radny, ja panu nie przerywam, staram się nie przerywać, pan mi przerywa non stop. W weekend ta osoba ma obowiązek sprawdzania w sytuacji, które są, czy te osoby w trakcie jak są opady, zgłaszać tą informację do firmy współpracującej, a firma współpracująca po ustaniu opadów, bo taką mamy umowę, jest w gotowości jakiegoś tam czasu, teraz nie powiem, bo nie mam tej umowy przed sobą, na piśmie odpowiem, jak takie pytanie dostanę, ma obowiązek zareagować i odśnieżyć tereny zgodnie z gotowością i zgodnie z klasyfikacją, która również jest dostępna w umowie i ma pan prawo do dostępu do tej umowy, określone są klasy naszych dróg, tak, czyli które są w pierwszej strefie odśnieżane, w drugiej i w trzeciej. To proszę mieć to w świadomości, że nie całe miasto jest ośnieżane non stop w danej strefie ze względu również, o czym dokładnie państwo wiedzą, kosztów ponoszonych na tego typu rzeczy. Wielokrotnie, drodzy państwo, przy budowie budżetu sami państwo wiedzą, że najłatwiej obciąć z oczyszczania miasta i takie sytuacje przy kształtowaniu budżetu robiliśmy i robiliście. I ja nie mówiłem, że nie. Natomiast później, co proszę się mieć świadomość i może się wydarzyć, na koniec roku, czyli w grudniu, poproszę, abyście państwo w budżecie zwiększyli mi jeszcze, zwiększając deficyt miasta, zwiększyli mi kwotę na oczyszczanie, bo okaże się, że my to oczyszczanie mamy 3 razy większe ze względu na warunki pogodowe. Nie mamy wpływu, nikt z nas, na warunki pogodowe. Jest rok, w którym udaje się mniej pieniędzy wydać, są lata, kiedy wydajemy tych pieniędzy bardzo dużo. I ja nie chcę tu dalej dyskutować, jeżeli ma pan chęć dostępu do umowy, ma pan prawo o to wnioskować, wgląd jak najbardziej zapraszamy do urzędu. Zresztą jest pan bywalcem, ma pan do tego prawo jako radny w pełni, tak? I proszę o to ewentualnie zawnioskować. Panie radny, już nie, chwileczkę, niech pan. Bo jeżeli mamy dyskutować w ten sposób, to ja zapraszam do mnie, możemy podyskutować, bo to zaczyna być jakby, nie wiem, dyskusja publiczna w celu jakim? Co mi pan chce udowodnić? Bo to tak wygląda, jakby pan wymagał ode mnie zatrudnienia, nie wiem, 10 pracowników na dyżury nocne, którzy będą reagować i tak samo umowa nie przewiduje i odbierali, informacja telefoniczna całodobowa związana z jedną, z drugą, trzecią rzeczą. Gdybym miał takie możliwości finansowe, to cuda byśmy tu tworzyli, szanowni państwo. Panie radny, my wszyscy pracujemy na budżecie. Przewodniczący, tym samym moderuje. Bardzo proszę, już tak dogłębnie ten temat wyczerpaliśmy, że pani radna Ania Binięda, proszę bardzo. Ja jeszcze nie dokończyliśmy właśnie. Dobrze, pani radna Ania Binięda w sprawie informacji jeszcze. Nie no, rzeczywiście ta dyskusja to jest jakaś jeden wielki chaos. Ja tylko chciałabym w takim razie na przyszłość prosić o jakąś może inną organizację, inny pomysł na podpisywanie umów. Bo pan powiedział przed chwileczką coś takiego, że taka gotowość firmy do odśnieżania w każdej chwili to koszt wyniósłby kilkanaście tysięcy, tak? Tak zrozumiałam. Miesięcznie. No dobrze, ale zima nie trwa pół roku, więc może te kilkanaście tysięcy lepiej więcej zabezpieczyć w umowie z firmą na taką gotowość większą niż no, jakby nas narażać na mniejsze bezpieczeństwo, tak? Bo jeśli ja zrozumiałam, jak przestaną opady śniegu, to dopiero piaskarki wyjeżdżają. A jak śnieg będzie padał dzień, dwa, to co? To my będziemy brnąć albo siedzieć zamknięci w mieszkaniach? Jest to takie trochę dziwne. W związku z tym może zróbmy jakieś inne przeorganizowanie, czy, no, przeorganizujmy tak nasze też i myślenie. Co to jest kilkanaście tysięcy wobec bezpieczeństwa nas, ja mówię, wszystkich tutaj?
No. Pani zamiast radna, właśnie jakieś dziwne inwestycje prowadzić, załóżmy, tak? Dobrze, ale jeszcze miałam jedno pytanie a propos bramy lizbarskiej. Moment, pan burmistrz, proszę. Ad vocem chciałbym usłyszeć pani radnej zarzut o dziwnych inwestycjach, bo ja nie rozumiem, co pani ma pod określeniem dziwne inwestycje, to jest po pierwsze. Po drugie, już wspominałem dzisiaj kilkakrotnie na temat wielu pytań, odpowiedź jest bardzo prosta. Zwiększajmy budżet na poszczególne zadania, będziemy tworzyć cuda. Z tym, że skąd mamy wziąć ten budżet? Czyli zwiększajmy maksymalnie podatki, tak jak to robi na przykład GoDab, no to będzie nas stać na wiele więcej rzeczy. Myślę, że nie będą mieszkańcy zadowoleni przez to, że będą chodzić po odśnieżonym, pięknym chodniku i pięknym, czystym mieście, kiedy będą płacić 40% więcej podatku. Tak mówię, bo to jest jakby pewna logika. Podstawową rzeczą jest edukacja, jeżeli chodzi o sprzątanie. Podstawową rzeczą, jeżeli chodzi o banie zimowe i pozimowe, również oczywiście samo zaparcie mieszkańca. To jest jakby logiczne, również moje, bo też mam i też chodzę po mieście i też wiem, jak jest miejscami ślisko. Z tym, że nie da się, ja nie spotkałem, chyba że miałem podgrzewane chodniki, nie da się znaleźć takich miast, w których nie ma miejsc, które są oblodzone. I nie ma takiej sytuacji, albo inaczej, nie wiem, jakie pieniądze musielibyśmy zrobić, aby w ciągu, nie wiem, 2, 3, 5 godzin odmrozić lub odśnieżyć w sytuacji, kiedy mamy ciągłe opady. Powiem wprost, dodatkowo, jeżeli mamy opady i sypiemy piasek, mówię wprost, nie mówię o soli czy chemii jakiejś wielkiej, na którą też musimy mieć zgodę i to też jest jakby inny temat. Jeżeli mamy taki teren, jaki jest sens sypać na śnieg, po którym w danym momencie nikt nie jeździ, bo przyjadą 3 samochody, aby za chwilę znowu na ten piasek pojawił się śnieg i znowu sypać na ten śnieg piasek. Powiem wprost, jest to według strony technicznej, ale również ekonomicznej absurdalne. O tym będziemy rozmawiać pewnie co roku i niezależnie kto będzie burmistrzem, co roku ten temat będzie wracał, bo wiem, że skargi się mogą zdarzać. Podstawową rzeczą oczywiście jest jazda ostrożna, tak? Czyli jesteśmy świadomi, że są warunki zimowe, zachowujemy ostrożność. Staramy się jeździć tam, gdzie mamy tylko potrzebę, a nie na siłę objeżdżać miasto, bo też różnie się zdarza, albo jechać 10 metrów do sklepu, kiedy można spokojnie jakąś bułkę kupić, przejść się piechotą, też z odpowiednim obuwiem. To jest jakby logiczne. Ale to też każdy ma swoje prawo oczywiście jeździć, natomiast uważam, że później, jeżeli ktoś będzie miał problem, bo jest w danym momencie ślisko, no to też powinien się zastanowić, czy warto rozpocząć procedurę jazdy w sytuacji, w której za chwilę będzie u mechanika, bo to się może oczywiście zdarzyć. To tak dla zdrowego rozsądku. Jeżeli chodzi o bramę lidzbarską, myślę, że tutaj poproszę o odpowiedź pana Szymona albo panią Martę, bo nie wiem z kierowników, którzy w tym momencie. Panią Martę, tak? Jak są godziny otwarcia? Czy są tam wystawy? Czy mogą być wystawy? Oczywiście mogą być wystawy, ale czy są obecnie? I w jakich godzinach brama pracuje? Dziękuję. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o funkcjonowanie bramy lidzbarskiej, to jest ona otwarta w systemie dwuzmianowym od godziny 7 do godziny 18, od poniedziałku do piątku i w sobotę troszkę krócej. Oczywiście jesteśmy elastyczni i w razie, gdy jest taka potrzeba, to panie przychodzą też w innych godzinach i oprowadzają czy to mieszkańców, czy też jakieś grupy zorganizowane turystów. Jeśli chodzi o wystawy, to tutaj też jesteśmy otwarci na propozycje i ostatnio na przykład taka wystawa odbywała się kilka tygodni temu, była związana z wystawą prac fotograficznych ze szkół średnich w temacie ekologicznym i jeśli takie wystawy się u nas dzieją, to wtedy na stronie internetowej jest oczywiście taka informacja. BCI też ma swoją oddzielną stronę internetową, gdzie też rzucamy informacje, ale też na bieżąco na stronie Bartoszyckiej również informacje zamieszczamy z wystaw. I brama jest dostępna dla każdego mieszkańca, każdy mieszkaniec oczywiście, tu powiem, mówię, utrudnienie mamy dla osób niepełnosprawnych, no ale nie chcę wracać do tego tematu, bo nie mamy możliwości tam do ustawienia windy ani zrobienia jakichś podjazdów. Natomiast mieszkańcy, którzy dostaną się po schodach od strony telewizji kablowej Barca, tam z drugiej strony za biurem mogą się dostać do BCI. Wystarczy nacisnąć na domofon i powiedzieć, że chcę odwiedzić, zajść. Nie jest to temat zamknięty dla któregokolwiek z mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze było pytanie.
Jeszcze było pytanie. Musimy kończyć. Pana radnego Tadeusza Zarewicza. Ja proszę o wydział, który zajmuje się, czy panią pełnomocnik, przepraszam, zajmującą się sprawami zamówień publicznych, o odpowiedź na to pytanie. Dziękuję. Szanowni Państwo, procedura wyboru inspektora do nadzoru nad inwestycją na placu Westerplatte została zakończona. W poniedziałek planowane jest podpisanie umowy. Wybraliśmy firmę zgodnie z informacją na biuletynie zamówień publicznych. Firma Warmia, pan Mariusz Iwanowicz. Dziękuję bardzo. To już jest jeszcze pytanie? W sprawach różnych, jeśli to coś może w sprawach różnych, jeśli poczeka. Dotycząca sprawy tego odświeżania. Szanowni radni, jedna jest sprawa taka, że nie da się w jednym czasie odświeżyć wszystkich ulic. Kiedy skończył się opady śniegu, sam osobiście widziałem, jak sprzęt ruszył na drogi i jeździł. Szanowni Państwo, przychodzi sezon zimowy, jak i w sezonie letnim, czy opady, trzeba się nauczyć jeździć. Prosta sprawa. To nie sztuka, że i wio do przodu. Trzeba przystosować się do warunków po prostu atmosferycznych. Przychodzi zima, też trzeba się nauczyć, trzeba odpowiednie ogumienie założyć i można jeździć bezpiecznie. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła informację burmistrza. Jeszcze ja. O Boże. Dobrze, Panie, proszę bardzo. Panie Burmistrzu, ja tylko z ogromną prośbą już zakończymy ten temat odśnieżania, ponieważ Państwo robicie nową umowę w tej chwili na odśnieżanie. Czy dałoby radę? No tak, Pan Burmistrz mówił, że są na etapie rozmów. Ale w trakcie, no właśnie o to mi chodzi. Czy udałoby się, żeby do tego pierwszego stopnia odśnieżania włączyć drogi dojazdowe do przedszkoli, szkół i tak dalej. Dlatego, że do przedszkola numer 6 naprawdę jest wiecznie tak oblodzona droga. Cały czas otrzymuję informację, że to jest trzeci stopień odśnieżania, a więc trzecia kolejność odśnieżania. No tak stopień mówią, ale kolejność. Czy udałoby się na przykład włączyć te drogi dojazdowe do przedszkoli, do szkół, do tych instytucji, w których naprawdę jest bardzo duży ruch, żeby to włączyć do pierwszego stopnia? Ja prosiłbym pana kierownika Wydziału Techniczno-Komunalnego, aby zanotował tę uwagę. Jest ona jak najbardziej słuszna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła informację burmistrza do wiadomości. Punkt 5 porządku obrad. W okręcie międzysesyjnym interpelacje i zapytania i wnioski zgłosili. Proszę Państwa o spokój. Bardzo proszę. Zaraz zrobimy przerwę. Momencik. W okresie międzysesyjnym interpelacje i zapytania i wnioski złożyli pani radna Katarzyna Basak. Proszę o ukrócenie rozmów, na miły Bóg. Pani radna Katarzyna Basak w sprawie braku możliwości parkowania pojazdów pod apteką dyżurującą na placu Konstytucji 3 Maja, w sprawie utrudnionego dojazdu do targowiska miejskiego. Na te dwie interpelacje jeszcze odpowiedzi nie udzielono. Pan radny Jarosław Puszko w sprawie braku przejść dla pieszych na ścieżce pieszo-rowerowej przebiegającej przez ulicę Teresy Bratek, ulicę Ziętary Malewskiej, ulicę Mrągowiusza i ulicę Broniowskiego. Druga interpelacja w sprawie budowy studzienki deszczowej przy ulicy Krasickiego w Bartoszycach. Panie Kryś, proszę. W sprawie złego stanu nawierzchni ulicy Krzywa Majowa w Bartoszycach, w sprawie umieszczenia koszy na śmieci oraz kosza na psie odchody przy ulicy Korczaka w Bartoszycach, w sprawie ułożenia kostki brukowej na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4. Te interpelacje wpłynęły niedawno, te zapytania wpłynęły niedawno, odpowiedzi jeszcze nie udzielono. Przed punktem 6 ogłaszam 20 minut przerwy. No 15. Proszę Państwa o zajmowanie miejsc. Wznawiamy obrady po przerwie. Jesteśmy w punkcie 6 porządku obrad. To jest w sprawach różnych. Informuję Państwa, że w okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły między innymi pisma w sprawie podniesienia wynagrodzeń pracowników administracji w placówkach oświatowych. Skierowałem to pismo do Komisji Programowej Budżetu oraz do Komisji Edukacji.
Regionalna Izba Obrachunkowa w sprawie badania zgodności uchwały w sprawie zmiany budżetu. Skierowałem to do Komisji Programowej Budżetu. Wojewoda warmińsko-mazurski, rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały. W części tej uchwały skierowałem do Komisji Gospodarki Miejskiej. W sprawie usunięcia tablicy z 75 roku skierowałem do Komisji Samorządowej Bezpieczeństwa. I tak jak mówiłem, proszę Państwa, teraz Pani Kierownik zaprezentuje tutaj, jak ma wyglądać nasz plac i ewentualnie chyba ścieżki rowerowe. Oddaję głos Pani Przewodniczącej. Przepraszam, ale Państwo zrozumieli, o co chodzi. Pani Karolina ma głos. Szanowni Państwo, chciałabym przedstawić Państwu taką dosyć uproszczoną prezentację naszej inwestycji dotyczącej przebudowy placu Westerplatte. Zacznę na początku od planu zagospodarowania, a w dalszej kolejności przejdę do kolejnych elementów zagospodarowania. Tak jak widać, według legendy zaczynamy od numeru 1. Numer 1 mamy budynek zaplecza amfiteatru. Jest to budynek, tak jak sama nazwa wskazuje, będzie nam potrzebny, ażeby zapewnić zaplecze socjalno-magazynowe amfiteatru. Budynek ten jest wkomponowany w skarpę amfiteatru. Wejście główne do amfiteatru to, jak od Bohaterów Warszawy patrzymy po prawej stronie. Całość amfiteatru będzie ogrodzona. Widownia numer 2 będzie to 970 miejsc siedzących oraz 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Trójka, jest to zadaszona scena estradowa. Czwórka, scena wojskowa. Przewidujemy remont sceny wojskowej. Będzie ona jakby kształtem odtwarzała scenę istniejącą. Będzie to nawierzchnia sceny jako taka scena reprezentacyjna z płyt kamiennych granitowych. Piątka to są te tereny zielone, o które jakby skracamy teren utwardzony placu. Będzie to nawierzchnia trawiasta, a także zieleń niska. Szóstka są to zbiorniki retencyjne, magazynowe. Jest to bateria 3 zbiorników. Całkowita pojemność zbiorników to jest około 300 metrów sześciennych. Będą one nam służyły do magazynowania wody, a także będzie tam punkt poboru wody do podlewania zieleni miejskiej. Przewidujemy również parking. Parking na 46 miejsc dla samochodów osobowych, 4 miejsca dla autokarów oraz 4 miejsca dla pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami. Tu ważna informacja jest taka, że ograniczyliśmy roboty ziemne w taki oto sposób, że jakby pozostawiliśmy po zbadaniu modułu odkształcenia istniejących płyt na placu, pozostawiliśmy istniejące płyty placu jako taką dolną podbudowę konstrukcji nawierzchni. Roboty ziemne, głębokie wykopy będą się odbywały tylko i wyłącznie w strefie robót związanych z budową amfiteatru. Jeżeli chodzi o kanalizację deszczową, będzie ona poddana renowacji. Będziemy wprowadzać takie specjalne rękawy z włókna szklanego, ponieważ po inspekcji tejże kanalizacji w pewnych odcinkach nie ma takiej potrzeby, ażeby ją przebudowywać. Co oczywiście to ograniczenie robót ziemnych spowodowało, że mogliśmy zejść z dużych kosztów inwestycji. Jeżeli chodzi o zieleń, do usunięcia zieleni w ramach inwestycji to jest około 50 drzew, z czego większość drzew została już wycięta, bo to są drzewa, które były na terenie parkingu. Pozostało nam do wycięcia, tu nie wiem czy to widać, na czerwono, tutaj w rejonie właśnie amfiteatru, czyli te wszystkie drzewa, które są zaznaczone na kolorem czerwonym. Jeżeli chodzi o scenę, scenę realizujemy w formule zaprojektuj i wybuduj, stąd jest to taka pewna koncepcja, to znaczy to, co byśmy chcieli osiągnąć docelowo. Scena będzie zbudowana w kształcie zbliżonym do trapezu. Takim głównym założeniem jest to, ażeby była możliwość użytkowania sceny pod potrzeby imprez odbywających się na terenie amfiteatru oraz na terenie placu Bohaterów Westerplatte. Powierzchnia sceny to jest około 320 m2.
Jeżeli chodzi o zadaszenie tejże sceny, będzie to zadaszenie stałe, typu membranowe, typu żagiel, na wysokości około 9,5 metra nad, ponad posadzką sceny. To są siedziska amfiteatru, te 970 miejsc plus te miejsca dla osób niepełnosprawnych. To są takie szczeble drewniane, one są dostosowane, jakby krzywizna ich jest dostosowana do siedzisk amfiteatru. To jest budynek zaplecza. Budynek zaplecza będzie w taką formą nawiązywał do istniejącego budynku toalet, między innymi poprzez wykończenie elewacji płytkami klinkierowymi w kolorze starej cegły oraz poprzez zastosowanie stolarki w kolorze ciemno-szarym. W budynku tym będzie kasa, będą garderoby z sanitariatami dla potrzeb artystów, będzie sanitariat ogólnodostępny, a także magazyn, tak jak mówię, no zaplecze socjalno-magazynowe. Mała architektura, ławki, kosze. Tutaj pokazałam taki przekrój konstrukcyjny na wierzchni placu, wykorzystujący właśnie te istniejące płyty. No i dziękuję. Do pierwszego slajdu można wrócić? Też mam pytanie na początku. Tak? Nie doboruj się. Nie, może pokazać, bo to jakby pokazuje całość tej inwestycji, tak? W jaki sposób są, jakie zmiany są dokonywane. Proszę bardzo, jeśli ktoś ma jakieś pytania, pan radny Lipijko, później pani radna Ania Biniana, później pani radna Zabłocka. Dziękuję. Moje pytanie brzmi tak. Numer 3 to jest scena. Ona jest ukierunkowana w stronę amfiteatru, czyli w stronę widowni, tak? A w drugą stronę? No to tutaj nie zostało wspomniane, bo tutaj powiedzmy jest tylko 1000 osób, a w drugą stronę będzie dużo więcej, nie, jakby no, możliwe. Scena, nie? Jest w kształcie zbliżonym do trapezu, czyli osią, jedną z osi do widowni. No bo tam z tej drugiej fotki nie wynikało za bardzo, że ona gra do tyłu. Nie, mówię, że to jest koncepcja, tak? Bo jest to w formule zaprojektuj i wybuduj. Naszym jakby głównym założeniem jest to, żeby ta scena mogła obsłużyć zarówno widownię amfiteatru, jak i widownię placu. Dokładnie tak. To będą takie dwie połączone ze sobą i to będzie taka forma zbliżonego, że tak powiem kolokwialnie, kompletnego. Czyli trapezu. Te fotki tak naprawdę to są takie słabo wiarygodne. To jest to, co chcemy osiągnąć, tak? Tak jakby koncepcyjnie. Dokładnie. No, dziękuję. Proszę bardzo, pani Ania Wienda. Moje pytanie. Scena wojskowa, tak? Tam numer 4, scena wojskowa. Czy tam też będzie zadaszenie? Nie, tam nie będzie zadaszenia. My remontujemy tą scenę, jakby odtwarzamy istniejący kształt i pokrywamy nową nawierzchnią z płyt granitowych. Czyli te płyty, które tam są, te schodki, które tam prowadzą na dawny parking, tak? Dokładnie. Taksówek. Aha. Dokładnie. A czy wokół tego placu też będą te ławeczki? Wokół, no placu tam, już nie amfiteatr, tak, amfiteatr to ławki, a wokół tam placu tak, dalej tak, będą takie, tak, które tak, widzieliśmy. Tak. Czy toalety będą tylko w tym, takie ogólnodostępne, tak, dla widzów załóżmy, tylko w tym budynku socjalnym, plus to ten szalet miejski, tak? Tylko to. W budynku zaplecza, tym projektowanym budynku zaplecza jest przewidziana ogólnodostępna toaleta. Również przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Ja mam takie pytanie. Rozumiem, że ten amfiteatr będzie ogrodzony, tak? Tak, będzie ogrodzony. Czyli teraz jak mamy zejście po tych schodkach, tego zejścia na plac nie będzie. Zejście główne do amfiteatru będzie tak, jak mamy budynek zaplecza po prawej stronie, po schodach, bo zaraz tam będziemy mieli kasę. Czyli z jednej strony tylko tak, będziemy? Tak. Aha, bo jest ogrodzone. I jeszcze moje jedno pytanie. Czyli my te wszystkie miliony pakujemy tylko w ten betonowy plac, nie ruszamy w ogóle zieleni, która jest z tyłu, tak? Nie, no powiększamy o tereny zielone, to jest piątka. No, to jest, ale nie, to skracamy plac po to, żeby były tereny zielone, ale w plac, który mamy, czyli w ten park zieleni, nie wchodzimy wcale. Nie. Znaczy park miejski, park zieleni? Tak, tak. W miejski, no bo najpierw w założeniach było tak, że robimy plac i miejski park zieleni. Tak, tak było. W założeniach, jak kiedyś rozmawialiśmy, że to będzie cały plac łącznie z tym parkiem zieleni, przebudowany, przerobiony, ulepszony i tak dalej. A teraz z tego wynika, że my robimy tylko plac ten betonowy, tak? Mogę, proszę. Mhm.
Tutaj jest jakby niezaznaczona jeszcze jedna rzecz. Między piątką a ósemką mamy tak zwaną trylinkę. Ta trylinka nie będzie służyła już do ruchu samochodowego, ale będzie tak zwaną ścieżką pieszo-rowerową i ona będzie szła właściwie już od sklepu ogrodniczego. To jest też ta część parkowa zmieniona. Ona będzie zwężona i będzie ruchem pieszo-rowerowym. Ósemka jest parkingiem, który też będzie musiał mieć formę przejazdu dla pojazdów, które obsługują scenę i to będzie jedyna możliwość przejazdu, jeżeli chodzi o obsługę imprez masowych czy jakichkolwiek imprez, które się odbywają dokładnie. Tutaj to nie jest jakby zaznaczone, bo to jakby już tych szczegółów jest więcej na projekcie, ale to trudno tłumaczyć na samym projekcie, bo tam mamy również naniesione wszelakie sieci i byłoby dość niewyraźny. Park miejski, mówimy o parku, który jest tak zwany jordanowski, on sukcesywnie już był przebudowywany i chodniki mamy w większości ścieżki wymienione. Nam brakuje tak naprawdę jednej ścieżki, na której jest teren również starostwa. To tam już dalej przy budynku, najprościej od ogólniaka, strona zielona w stronę bazaru, o tak powiem, ale tam dalej przy samej zieleni. Więc my ścieżki zrobiliśmy już sukcesywnie, więc te ścieżki nie są potrzebne do zmiany. Jeżeli chodzi o obsługę zieleni, jak Państwo widzą, ta zieleń z roku na rok się zmienia i tam tak naprawdę w dużej części, bo jeszcze jest kilka miejsc, pójdą przez wycinkę tak zwane nasadzenia kompensacyjne, więc to ma wpływ oczywiście na cały kształt parku. Dziękuję. I jeszcze jedno moja taka uwaga, ponieważ widziałam, że tam zakupujemy nowe kosze, może dobrze by było pomyśleć, żeby to od razu były kosze do segregowania odpadów. Bo no wiadomo, że w amfiteatrach w większości są plastikowe rzeczy, a więc żeby już nie trzeba było zmieszanych wywozić tylko te typowe kosze do segregacji. Ja widzę zgłoszenia, pani radna Pisarska. Dziękuję bardzo za przygotowanie prezentacji, ponieważ tak jak wcześniej wnioskowałam, ten temat budził wiele kontrowersji, więc jak najbardziej. Pani Karolina była obecna na posiedzeniu komisji i na komisji było jeszcze, oprócz tych pytań, które tutaj już zostały, odpowiedzi na nie już otrzymaliśmy, ale na komisji pojawiły się również pytania dotyczące tego zbiornika numer 6, te trzy zbiorniki retencyjne. Przede wszystkim po co są te zbiorniki, dlaczego są te zbiorniki, żeby wyjaśnić mieszkańcom i czy te roboty ziemne będą prowadzone w strefie konserwatorskiej czy nie, bo to jest dość istotne pytanie, czy wchodzimy tutaj w tą strefę konserwatorską. Pytania, jakie jeszcze były na komisji, dotyczą pieniędzy. Czy pieniądze na tą całą inwestycję są już zabezpieczone, czy są tylko na papierze? Dziękuję. Jeżeli chodzi o zbiorniki, zbiorniki będą pełnić funkcję magazynującą wody opadowe, czyli jakby zabezpieczającą teren przed zalewaniem w przypadku jakiegoś deszczu nawalnego, a także również będą służyć do podlewania zieleni miejskiej. Drugie pytanie. Żadne roboty ziemne nie będą prowadzone w strefie konserwatorskiej. Pieniądze są zabezpieczone w wieloletniej prognozie, tak, panie skarbnik? Ale są to pieniądze jako prognozowane. To nie są takie pieniądze, że rzeczywiście je mamy, już są i gdzieś tam, nie wiem, nie są na liście rezerwowej, jak z niektórymi ulicami i tak dalej, tak? Nie, no, to są pieniądze prognozowane w oparciu o zawarte już umowy wydatkowe. Natomiast miejmy świadomość, że ta umowa będzie z głównym wykonawcą na pewno waloryzowana, bo prawo po prostu teraz to dopuszcza, sytuacja jest jaka jest. Na razie jest to tam ponad 28 milionów, nie pamiętam kwoty, no ale trzeba liczyć się, że to będzie więcej. Pan Karol Przysiński, proszę. No to proszę, panie burmistrzu, później pan Karol. Jeżeli chodzi o finansowanie, to co wspominałem ostatnio, akurat publicznie się wypowiadając, nam zależy i są takie możliwości, dlatego też byłem na konferencji BGK warszawskiej, jeżeli chodzi o program Polski Ład, to poza
pewnymi różnymi większą ilością możliwości płatności, co może wpłynąć na płynność przedsiębiorcy i właśnie albo mniejszą rewaloryzację, albo w ogóle nie rewaloryzowanie pewnych kwot, które on założył na dzisiaj, bo musiał je założyć. Jest dodatkowa informacja o tym, że będzie można, z jakim skutkiem, liczę, że z dobrym, wnioskować przy inwestycjach, które zwiększyły swój obszar ponad Polski Ład finansowo, o dopłaty również do programów dodanego przedmiotu inwestycyjnego. Rząd pochyli się nad tym, wiedząc, kiedy były tak zwane pierwsze rozdania Polskiego Ładu, a co się zmieniło w międzyczasie w państwie. Dziękuję. Mam tutaj parę wątpliwości i też pytanie. Odnośnie budynku numer 1, tutaj budynek zaplecza, czy ten budynek, jakiego gabarytu będzie, czy to będzie piętrowy, czy to jaki metraż tego budynku będzie? To moje pierwsze pytanie, a wątpliwość moją budzi na przykład to, że tam w punkcie 8 mamy parking, budowę parkingu na te 46 miejsc. Czy było może rozstrzygane albo weryfikowane to, czy nie lepiej byłoby przy targowisku te dwa place wykonać w formie parkingu, a ten teren, co jest ósemką, zostawić jako drogę jakąś ewakuacyjno-dojazdową dla służb i stamtąd też zrobić drogę dojazdową. Ale w ósemce będzie parking. A tu są drzewa, to są te ogródki działkowe. Ja wiem. No ale tam zostaną nam przy targowisku dwa punkty, gdzie można by było też parkingi dodatkowe zrobić i zrobić też drogę bezpieczeństwa jakoś przeciwpożarową, czy żeby było więcej możliwości dojazdu dla służb ratunkowych w jakiejś tam niesprzyjającej okoliczności. Można, jeżeli chodzi o tą drugą część, służby ratunkowe mogą dojeżdżać z każdej strony, o czym dokładnie wiemy. Jest na tyle to szerokie ten chodnik przy bazarze, aby mogły przejechać również straż pożarna, karetka i inne służby. Tak samo w sytuacjach bardzo newralgicznych można przejeżdżać również, no, nie obrażając, przez park. Takie sytuacje się wydarzają, więc to jeżeli chodzi o drogi ewakuacyjne związane z samochodami, wiemy na czym to polega. Jeżeli chodzi o robienie inwestycji na tym terenie zielonym, ja powiem wprost, tam raczej też będziemy zwiększać ten teren zielony. Miejmy świadomość, że zmniejszamy teren zielony przez pewien parking, a chcieliśmy zachować status quo ilości zabranej zieleni do dodanej zieleni, aby nie zmniejszać diametralnie terenów zielonych w mieście, o co państwo też wielokrotnie wnioskowali mieszkańcy. Więc chcemy, aby te tereny zielone zostały zrekompensowane właśnie zmniejszeniem placu przez to, że wykorzystujemy teren zielony na park. I z drugiej strony chcielibyśmy te tereny zielone mimo wszystko pozostawić, aby nie robić z miasta jednego wielkiego, przepraszam, parkingu, zwłaszcza z danego miejsca, gdzie i tak mamy duży, piękny plac. Myślę, że ważniejszym tematem byłoby, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy, ale to też na to są pieniądze potrzebne, zrobić porządny parking z drugiej strony bazaru, tak, tam po starym bazarze. I to jest jakby bardziej sensowne do zrobienia, a nie wchodzenia i likwidowania pozostałej części zieleni po drugiej stronie. Dziękuję. Pani radna Binieta, proszę. Ja tylko kwestię. Tak, tu taka ciekawa rzecz, jakby dach będzie stanowił powierzchnię użytkową, będzie służył jako taras do pracy z bohaterów Warszawy. Miejsce dla VIP-ów. Doprecyzując. Jakoś nie mogę się. Większy zdecydowanie, tak. Proszę panie. Doprecyzując odnośnie ścieżek rowerowych, obecna ścieżka rowerowa, która tam wokół tego centrum ogrodniczego zostanie zdemontowana, czy ona pozostanie? Tam się będzie ta ścieżka przecinać, ale ona nie zostanie zdemontowana. Będą tam tak zwane formy pasów, jeżeli chodzi o przejazd samochodowo czy pieszo-rowerowy, tak? Więc ten parking nie będzie dla mnie, patrząc jak to było projektowane, bo w tym momencie też miałem udział w tym projekcie na samym starcie, kiedy jeszcze projektowaliśmy, jak państwo pamiętacie, pod program Polska-Rosja, więc ten projekt musiał być przerobiony. Nam nie zależy na tym, aby tracić funkcję ścieżki pieszo-rowerowej.
rowerowej, ona tam pozostaje. Parking jest bardziej związany z imprezami i bardziej związany z tym ruchem obsługującym. Zobaczymy, w jakim zakresie będzie on wykorzystywany przez mieszkańców, czy będzie dopuszczony. Myślę, że to też musimy wszyscy spokojnie sobie na to pytanie odpowiedzieć, czy on stanie się zapleczem również budynków mieszkalnych z ulicy Warszawskiej, czy Bohaterów Warszawy, czy stanie się bardziej parkingiem związanym z uroczystościami, z imprezami w mieście. To wszystko też jest od Państwa, zależne od Państwa woli i myślę, po dyskusjach z mieszkańcami zdecydujemy, aby też nie zrobić parkingu, w którym pojawią nam się na stałe zastawione na przykład 20 miejsc, a zaraz wrakowisko niedługo, bo to też jest ryzyko. Pan Radny Puszko, proszę. Takie techniczne pytanie z monitoringiem. Czy będzie tam monitoring usytuowany, no bo powinien być w tym miejscu, bo tu jednak dużo ludzi przebywa. Czyli rozumiem, że to jest teren zamknięty, czyli tak nikt nie będzie mógł przejść, tak, przez ten plac? Tak, znaczy, tak to zrozumiałem, że jak jest ogrodzony, no to nie, to już... No cały plac nie będzie ogrodzony, ogrodzony będzie tylko strefa amfiteatru. A, czyli tylko amfiteatr, dobrze. Pomnik zostaje na tym samym miejscu? Pomnik tak. Zostaje na tym samym miejscu. Dobrze, a imprezy na kwadracie, gdzie będą się nadal odbywać, czy już tutaj wszystkie... No, takie. Szanowni Państwo, co do imprez związanych z latem artystycznym, to moim zdaniem będzie zależało od skali imprezy. Wiemy dokładnie, jeżeli przyjeżdża jakiś zespół większy, mniej niszowy, to wtedy jak najbardziej warto uruchamiać amfiteatr. W sytuacji, kiedy to będzie zespół, który przyciąga 20-30 mieszkańców, myślę, że scenka, która jest na placu Konstytucji 3 Maja, będzie spełniać swoje realne, fajny temat związany z pewnymi imprezami i jakby wzbogacaniem tej części tak naprawdę gastronomiczno-fontannowej tego terenu. Dziękuję. Pan Radny Azarewicz, proszę. Chciałem zapytać, dotyczy zbiorników retencyjnych. A co, gdyby w razie po prostu były nadmierne opady deszczu, czy będzie w zbiornikach po prostu tak zwany punkt przelewowy, żeby nie wypływała woda na plac? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, chodzi o dróżkę dojazdową, bo mamy tam dla wojska plac. Czy tą dróżką, co pan burmistrz niedawno powiedział, rowerowo-pieszowa, czy tą dróżką ten sprzęt będzie dojeżdżał wojskowi? Bo wiadomo, że sprzęt wojskowy jest ciężki. To jest jedna rzecz. I jeszcze jedną sprawę mam. Przy tej okazji miało być, bo przy dużych ulewach deszczu były zalewane zieleń na całym placu, tym miejskim. Czy tam też będzie robione odwodnienia, żeby po prostu uniknąć zalewania zieleni? O, dziękuję. Bardzo króciutko zacznę od ostatniego pytania. Zawsze jest pytanie i tu zapytam nawet któregoś z radnych i to myślę, że pana Ryszarda można o to zapytać, czy wolałby, czy że woda stoi na zieleni miejskiej, czy może spływa niżej? Myślę, że odpowiedź jest jasna. Ja wolę, żeby w czasie deszczu stała ta woda na zieleni miejskiej i po dwóch dniach zeszła. To nie jest żaden dla nas problem i wchłonięta została przez glebę. No to jest jakby jasne, dlatego też nie chcemy odwadniać zieleni. To jest w tym momencie absurdalne, no, mimo widoku takiego mokrego. Dla nas istotne, żeby plac był drożny. Dla nas jest istotne, aby oczywiście zbiorniki retencyjne muszą mieć tak zwaną zasadę przepływowości. Natomiast naszą rolą i rolą w tym momencie zarządcy jest danego miejsca, czy ewentualnie służb miejskich, aby przed widoczną ulewą jak najszybciej te zbiorniki opróżniać i właśnie wylewać na zieleń, aby one w danym momencie zbierały ten moment wody. Tam nie będzie też cały czas pełny na 100%, on będzie miał formę zapełnienia takiego, który pozwala na dopełnienie go jakby czymś, co nas zaskoczy, czyli ulewą taką zaskakująco całkowicie. I liczę na to, że będzie opróżniany w miarę potrzeb, jeżeli chodzi o zieleń miejską i to jest jakby podstawa tego zbiornika. Ma to być forma retencyjna, ale również zabezpieczająca. Pan Radny Dalski, proszę. Zbiornik retencyjny
jest zabudową w gruncie. Tam wiemy, że tam były kiedyś jakieś bagna, piaski ruchome, budynki na dom towarowy centrum był postawiony na palach. Czy jest przewidziane, czy jest to zbadane, bo ewentualność jakichś murków oporowych, zabezpieczeń oporowych, bo tam są też budynki stałe, czyli te administracyjno-socjalne. No i ta scena, czy to jest wszystko przewidziane, czy nie ma tam zagrożenia osiadania nowych budynków? Technologicznie zagrożenia nie ma, wszystko będzie zgodnie z normami i z tak zwanymi naciskami, bo to trzeba już bardzo technicznie mówić, które muszą wytrzymać dane zbiorniki. To raczej, to na pewno musi być temat atestowany, a nie robiony, nie wiem, wylewka piaskowo-cementowa, tak? Czyli spokojnie, to musi być zabezpieczone. Ja bym nie pozwolił sobie na inwestycje. Myślę, że nikt z Państwa przy takiej kwocie, aby robić tam coś tak ad hoc. Pan radny Sarzyński, proszę. Nie obawiajcie się Państwo, Młynarski na razie nie będę mówił. Ale chciałbym jeszcze dopytać o finansowanie. Czy my mamy w sumie przygotowane te pieniążki na sfinansowanie tej inwestycji, czy dopiero zaplanowane? Czy jest to swego rodzaju przyrzeczenie, bo z tego, co widzimy, rząd szuka oszczędności, możemy nie otrzymać. Jeżeli, no to zaraz dlatego pytam, panie burmistrzu, jeżeli nie otrzymamy tych pieniążków, to wyjdzie na to, że będziemy musieli ze swojego budżetu tutaj finansować ten plac, a nie z KPO. Dziękuję. Króciutko. Wiele inwestycji w państwie związanych z Polskim Ładem już trwa. Żadna z nich nie jest zagrożona, a wręcz odwrotnie, jak powiedziałem chwilę wcześniej, jest szansa jeszcze zdobyć pieniądze na dodatkowe zabezpieczenie wkładu własnego. Taką mamy odpowiedź, takie mamy zapewnienie. Banki nie bankrutują, zwłaszcza BGK, który wiemy w jaki sposób jest finansowany. Najprościej mówiąc, pieniądze są zabezpieczone, są do tego promesy, promesy są rządowe, a jeżeli rząd miałby problem, to już oczywiście nie jest na mojej głowie, w jaki sposób będzie finansował następne jeszcze inwestycje, które kiedyś trzeba będzie realizować i na które pieniądze zostały przekazane. Nie zdarzyło się, no mówię teraz wprost, nie zdarzyło się do tej pory, aby którakolwiek z inwestycji Polskiego Ładu nie była, te, które są w realizacji, aby nie była, albo transza była spóźniona, albo pieniądze nie wpłynęły. Dziękuję. Dziękuję. Rozumiem, że umówiliśmy prezentację. Pan Janusz, proszę bardzo. Chodzi mi o to, że tutaj ten teren i ten, one są na różnych poziomach, czyli rozumiem, że ten teren większy będzie wyrównany do poziomu, czyli rzędna będzie równana razem z tą ze sceną, bo tam jest uskok, tak jest. Nie, scena będzie nieco wyżej, zresztą musi być nieco wyżej, czyli sam plac scenny musi być wyżej. On musi być dostępny oczywiście dla tych, co siedzą na krzesełkach, to ma znaczenie, ale wiemy o tym, że rzędne placu są też podnoszone, czyli sam plac nieco pójdzie do góry, co oznacza, że i temat związany ze sceną będzie musiał podnieść się do góry, aby nie było tam, przepraszam, dostępu takiego bezpośrednio do sceny i abyśmy znowu nie wydawali na jakieś podesty. Więc to jest tak dopracowane zgodnie z normami, aby zapewnić również bezpieczeństwo. Niewątpliwie, co Państwo też nie wiedzą, cały amfiteatr będzie zagrodzony, natomiast grodzenie części amfiteatru od strony, tak powiem, jak będzie działalność amfiteatru, to z tej strony, w której mamy trójeczkę od strony placu, tam musi to być zakryte, to jest jakby logiczne i zabezpieczone płotem. Pytanie, jaka wysokość będzie płotu, czy on będzie przesuwny, to jest kwestie techniczne, które mamy w tym momencie nadal zaprojektuj, wybuduj, ale które muszą zostać rozwiązane profesjonalnie. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze tutaj tych zieleni, one też zostaną usunięte. Tutaj rozumiemy, że to gdzie będzie ten. Proszę na zieleń pokazać, można? Żeby to będzie łatwiej. Co jest usuwane zieleni? Tam to już są usunięte. To mam. Tak, tu jest zaznaczone, co jest usunięte. Czyli jest tego i tutaj będzie rozebrana ta w tej chwili widownia, która jest, i w miejsce będzie usytuowana ta druga. Rozumiem.
Przepraszam, czy ona będzie całkowicie rozebrana? To niekoniecznie. Możliwe, że będzie rozebrana po to, aby zrobić odpowiednią pobudowę. To podbudowę to też będzie sprawdzanie, na ile te schodki są mobilne na dzisiaj, na ile one wytrzymają pewne naciski, obciążenia. To wszystko musi być zbadane i wówczas wykonane. Dziękuję. Jeszcze mam pytanie tutaj odnośnie tego amfiteatru, który powstanie. Czy on już będzie wyposażony w sprzęt typu nagłośnienie, oświetlenie, żeby to było już stałe? Dobrze, to dziękuję. Pełne wyposażenie, dobrze. I teraz myślę, że ostatnie pytanie o kalendarz, jak to się będzie odbywać? Jak orientacyjnie miesiącami, w jakim będzie start budowy, a w jakim zakończenie przewidziane? Jak Państwa informowałem na początku, w poniedziałek mam pierwszą radę budowy. Podpisujemy z inspektorem nadzoru umowę i dopiero wówczas startujemy z pierwszą radą budowy, bo to są uprawnienia nadzorcze inspektora nadzoru. Ja poprosiłem, aby od razu po podpisaniu umowy takie spotkanie się odbyło, bo wszystkim nam zależy na tym, aby rozpocząć tą inwestycję najszybciej, jak najszybciej ją zakończyć. Co do harmonogramu też wspominałem, zależy mi na tym, żeby w danych miesiącach, kiedy nie ma potrzeby, nie utrudniać ruchu po tym placu i będą to oczywiście etapy. Etapy, w których część placu będzie otwarta, część placu będzie zagrodzona, bo to jakby warunki BHP muszą być w 100% spełnione, nie tak jak, nie powiem historycznie, żeby nie daj Boże nie być pomówionym o cokolwiek, że pomawiam, przepraszam, ale będzie to musiało być zabezpieczone perfekcyjnie. Dziękuję. Dziękuję. Maksymalny termin to są 2 lata. Dobrze, myślę, że omówiliśmy już temat zaprezentowany przez panią kierownik. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jesteśmy w sprawach różnych. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Pani Zabłocka, pan Kapuściński, pan Lipijko, to tych 3 na razie. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panowie burmistrzowie. Ja mam kilka takich kwestii zgłoszonych przez mieszkańców. Pierwsza kwestia dotyczy bezpieczeństwa przy bramie do wjazdowej do Mechaniaka. Tam przynajmniej by się przydało postawić chyba zakaz zatrzymywania się, czy zakaz parkowania, może nie zatrzymywania się, dlatego że miał miejsce wypadek, że chłopiec jadący na rowerze się przewrócił przez otwierane drzwi w samochodzie. Na szczęście się nic nie stało, dlatego nie zostało to nigdzie zgłoszone, ale dobrze by było, żeby czy komisja, czy pan burmistrz się pochylili nad tym, żeby zwrócić uwagę na to miejsce. Tam są naprawdę 2 duże parkingi. Jeden jest przy basenie, drugi jest za szkołą. Także jest gdzie parkować, nie ma potrzeby, żeby tam samochody stały, a szczególnie rano, w godzinach rannych i w godzinach popołudniowych stoją. Następne pytanie od mieszkańca to jest, czy coś zostało zrobione ze schronem przy szkole podstawowej numer 1. Czy został tam ten schron sprawdzony, odkopany, zwrócono uwagę na niego? To jest pytanie. Następne pytanie jest, jakie miasto planuje oszczędności na energii w naszym mieście, ponieważ wiemy, że energia bardzo dużo idzie w górę. Następne jest prośba o przejrzenie tabliczek z nazwami ulic, ponieważ ja jeszcze nie sprawdziłam, bo to jest z ostatniej chwili, ulica Polna wytarło się zupełnie i spółdzielców też, także prośba o przejrzenie tabliczek. Pytanie jest też, dlaczego na ulicy Polnej zostały stare latarnie, kiedy było mówione, że one będą sugestywnie i do momentu zakończenia projektu Sowa mieliśmy mieć wszystkie latarnie wymienione. To jest następne pytanie. Teraz ja wrócę do tego, panie burmistrzu, bo pana niestety nie było na ostatnich sesjach, o drzewa przy szkole podstawowej numer 4. Ja pisałam w tym czasie interpelację, ponieważ mieszkańcy, którzy na ulicy Krasickiego mieszkają, wzdłuż swoich posesji mają posadzone ogromne już w tej chwili drzewa. Ja dostałam odpowiedź, że te drzewa nie nadają się do wycinki i ja o tym wiem,
ale jest możliwość usunięcia przynajmniej konarów tych, które są nad posesjami mieszkańców, po to, żeby te liście na posesję nie leciały. Tam skarżyli się mieszkańcy, rzeczywiście przy tej ulicy są mieszkańcy coraz starsi, a muszą workami te liście ze swoich posesji wynosić. A więc prośba, no nie przesada panie burmistrzu, bo ja byłam i widziałam. Nie, a to przepraszam. To przepraszam. No ale jeżeli, dobrze, wszyscy na działkach, okej, ale tutaj nasze drzewa, miejskie drzewa są nad posesjami mieszkańców. Także bardzo proszę, żeby się temu przyjrzeć i powycinać. Teraz jest możliwość wycinki konarów, a więc te konary, które tam najbardziej przeszkadzają i są nad posesjami. Już nie mówię o tym, że mieszkańcy nic nie mogą sadzić w ogródkach, bo korzenie zajęły im ogródki, ale to już tam mówią, że tu w tym problemu nie ma. Ale z tymi drzewami i z tymi konarami bardzo bym prosiła, żeby zrobić porządek. I jeszcze tutaj już mówiliśmy o troszeczkę o parkingu przy targowisku. Ten parking, który jest, naprawdę jest w strasznym stanie, tam cały czas stoi woda. Za chwileczkę będziemy mieli uchwałę, w której podnosimy opłatę targową, a tak naprawdę na tym targowisku jest coraz mniej ludzi, też dlatego, że myśmy się przyzwyczaili do tego, że musimy podjechać, postawić samochód i wejść. A więc z tym parkingiem trzeba coś pomyśleć i coś zrobić. Jeżeli się nie uda tego przebudować, to przynajmniej wyrównać na tyle, żeby tam nie stała woda. Bo tam są ogromne doły i w tych dołach po ulewach woda stoi i to naprawdę bardzo, dosyć długo. Także nie ma tam wiady. Co? Pan Rysiek na Młynarsku bierze, dobrze. Ale tutaj też by się przydało zrobić porządek. I ja mam, panie burmistrzu, wszystko. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Posłuchamy jeszcze kilku pytań, tak? Ja myślę, że, bo ja powiem tak, jak ja jestem do godziny 14. Więc to dobrze, to jeszcze, to następny bym się zgłaszał, pan Karol Kapuściński, proszę. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni radni, chciałbym poprosić o interwencję burmistrza miasto, żeby zareagować, ponieważ w poniedziałek jadąc od Kętrzyna zostały rozstawione znaki ograniczające tutaj aż praktycznie do ronda, ograniczające prędkość do 40 na godzinę. Nie wiem z jakiego powodu, czy kto na to, tak, że tak powiem, te 10 kilometrów, nie wiem czy to coś zmieni, a tam są drogi zjazdowe, zjazdy szeroko, są pasy oddzielające jezdnie i nie rozumiem, dlaczego tam jest 40 na godzinę i tych znaków teraz całą drogę od Sędławek jedziemy i cały czas się pojawia znak 40, co skrzyżowanie, który go kasuje, kolejny, tam kilkanaście znaków rozstawiono. I drugą interwencję, ja wiem, że to nie jest teren miejski, tylko dlatego proszę o interwencję. I teraz chciałbym poprosić o interwencję odnośnie przystanku, który jest na ulicy Poniatowskiego przy rondzie. Bardzo ciekawie jest usytuowany przy przejściu dla pieszych, a obok jest zajezdnia autobusowa i tam nie ma przystanku, a przystank jest tam, nie wiem, 40 metrów obok. To tak dziwnie jest rozwiązane, nie wiem dlaczego. Że na wiatę przystankową i teraz ludzie nie wiadomo gdzie mają czekać, bo widzę tam cały czas spaceruję, to ludzie czekają na zajezdni, a obok jest przystanek pusty. Albo go, że tak powiem, w inne miejsce przestawić, gdzie jest bardziej potrzebny, albo no ja wiem, że to nie jest przystanek naszego miasta, bo tutaj to jest przystanek zarządu dróg. Nasz jest przystanek, no to też nie wiem, dlaczego on tam stoi przy przejściu dla pieszych. Nie wiem, może ktoś czeka na przejście na drugą stronę jezdni. To może pan radny Lipiejko, proszę. Tutaj akurat Karol zadał pytanie odnośnie tej 40 na ulicy Kętrzyńskiej. Ja tylko dodam, że właśnie też jestem ciekawy, dlaczego tak się stało, bo wcześniej jak wnioskowaliśmy, znaczy wnioskowałem tutaj o ograniczenie przed szkołą podstawową nr 4. Może to jest jakaś w ogóle akcja tych zarządu, że będą tam w innych miejscach stawiali te 40. Ja tylko chciałem do tego dodać, tu Karol zapytał, także dziękuję. Pan radny Sarzyński. Ja w innej sprawie chciałbym państwa poinformować, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał główną nagrodę wojewody. Może w tym temacie wypowiedziałaby się pani dyrektor. Dobrze. Jest. Pani Grażyna Baranowska, proszę. Ja mam dwie sprawy.
Przed szkołą podstawową numer 7 i muzyczną jest pas. Pas to chyba taka droga asfaltowa, dziura na dziurze. Chodniki zostały wyremontowane. Polbruk wygląda bardzo estetycznie. Natomiast to jest około 50 metrów i bardzo jest zniszczona. Następna rzecz to parkingi. Szkoła muzyczna, bardzo przyjemny pomysł po gimnazjum numer 2. Powinna wyglądać estetycznie. Pewnie będą odbywały się koncerty, może będą przyjeżdżać zaproszone orkiestry czy zespoły. Też przypominam, że w czasie lata odbywają się imprezy sportowe na Orlikach, a parkingi wyglądają bardzo źle. Może jakoś utwardzić i zadbać o ten ogólny wygląd parkingu za szkołą podstawową numer 7. Bo parking chyba za tą małą salą w gimnazjum przegrał niewielką ilością głosów w budżecie obywatelskim. I ta szkoła wzbudza takie zainteresowanie, bo to piękny budynek jest. No i tutaj te parkingi i właściwie ten kawałek 50-metrowej drogi, nie wiem jak to się stało, że ona to jest przed głównym wejściem od strony ulicy. Jak to się stało, że to jest w ogóle niezrobione, tak? Bo tam wszędzie jest Polbruk. Natomiast druga sprawa to jest też od mieszkańców osiedla Sikorskiego. Tutaj zgłaszają pomiędzy blokiem 8 a 10 takie stare są kafle, to jest też chodniki są należące chyba, znaczy należące do miasta. I ostatnio się osoba tam starsza wywróciła i właściwie chciałam tak się zorientować i zapytać o taką rzecz. To są takie niewielkie pasy należące na tym osiedlu do urzędu, do miasta, do gminy miejskiej Bartoszyce. Jak to się stało, że one nie należą do spółdzielni? Bo tak sobie myślę, że to byłoby podczas remontu zostały niewielkie naprawdę odcinki, które nie są tam zrobione. To ten pas zieleni, o którym mówiłam, czyli parking przy garażach, przy bloku numer 43. Teraz te dwa chodniki, to też jest, jeden to też ze 20 metrów ma i jest w kaflach, obok są chodniki wyremontowane z Polbruku. Byłoby to może łatwiej też, że mieszkańcy by zwracali się do spółdzielni mieszkaniowej o takie naprawy, a nie tutaj właśnie. Dobrze, pani tyle, radna, dziękuję. Pani radna Katarzyna Basak i poproszę. No dobrze, to może teraz proszę o odpowiedzi, tylko bardzo bym prosił, pan burmistrz odpowiada i nie debatujemy nad odpowiedzią, tylko ewentualnie następne pytania zadajemy, żeby nie było debaty. Szanowni Państwo, tak naprawdę za chwilę będzie można odpowiedzieć, bo większość tutaj tych pytań jest, czy pytań to są też często interwencje i forma zwrócenia uwagi na coś, tak, bo nie na wszystko od razu da się zaradzić, tak jak rozpocznę od ostatniego pytania dotycząca parkingu w różnych miejscach. No i powtórzę, włóżmy do budżetu wszystkie parkingi, tylko miejmy na nie pieniądze. To też jest ta sama zasada, bo łatwo wrzucać, bo za chwilę i takie wnioski już padały w ciągu wielu lat. Jest parking przy ulicy Traugutta potrzebny, przy przedszkolu Stokrotka, jest parking potrzebny do przerobienia przy ulicy Warszawskiej, tak naprawdę ten wewnętrzny, bo część była zrobiona, to jeden z radnych mówił. Jest parking do przerabienia przy SP, zespole szkół numer 1, przy szkole podstawowej numer 4. Więc no, tych parkingów mamy trochę, tak? Więc i wiemy dokładnie, przed chwilą było też pytanie na temat utwardzenia parkingu przy bazarze. Drodzy Państwo, zbierając to wszystko i patrząc na bieżącą pracę Zakładu Usług Komunalnych, no, tego się nie da wykonać w rok. Po kawałku są wykonywane pewne rzeczy. Państwo wiedzą, jak było wnioskowanie sprzed kilku lat o parking przy cmentarzu, to ten parking jest robiony. Po kawałku jest wszystko robione, ale ciężko mi powiedzieć, tutaj też dopowiem, dlaczego nie było zrobione coś na ulicy Sikorskiego, wykonane w latach 2012-2013, bo z tego co pamiętam, wtedy był remont ulicy Sikorskiego. Ja nie byłem jeszcze burmistrzem, a wielu z Państwa jeszcze radnymi nie było, więc jakby logiczne, że no ja nie odpowiem na to pytanie, dlaczego to nie należało do spółdzielni, albo dlaczego nie zostało zrobione, jeżeli inwestycje przeprowadzano. Ja staram się w sytuacji, kiedy robi inwestycje, tak jak to było na przykład na ulicy Nadłyną, zrobić to w miarę kompleksowo, żeby te tereny jakby zagospodarować. W sytuacji ulicy Ogrodowej zaprojektowaliśmy
czy jesteśmy w trakcie kończenia projektu, czy zaprojektowaliśmy ulicę ogrodową, a i teraz rozmawiamy ze spółdzielnią na temat wspólnej inwestycji, aby nie iść z RID-em, aby nie wydawać pieniędzy na wykup na przykład od spółdzielni następnego terenu, ale zapewniać parkingi. Tu w tym momencie z nowym prezesem spółdzielni rozmawiałem, prezes spółdzielni pokazuje chęć współpracy w temacie inwestycji miejskich, kiedy jesteśmy na styku, aby ten teren się gospodarował tak, jak państwo o tym mówią. Jestem zawsze za tym, a później nam zostają oczywiście tak, jak było tutaj, nie obciążając poprzednika, bo ja nie lubię mówić o poprzednikach, bo każdy miał swoje, bo się nie jest w stanie w tym momencie odnieść do tego, więc ja tak nie lubię robić. Natomiast no, z jakichś tam powodów to nie zostało zrobione tak, jak byśmy chcieli. No i mamy troszeczkę takich różnych kwiatków. Co do interwencji odnośnie drogi do Kęczyna, sprawdzimy. Co do interwencji przystanku ulicy Poniatowskiego, myślę, że za dużo nie zrobimy, bo jest trwałość projektu. Więc jeżeli było wyznaczone obecnie tam miejsce zgodnie z projektem, jest to z pieniędzy odpowiednich, wiemy jakich, sfinansowane, to w okresie trwałości raczej niczego tam nie przestawimy. To tak już odpowiadam na to, choć sprawdzę, natomiast nie mam wątpliwości, że będzie ciężko. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dotyczące bramy wjazdowej do Mechaniaka, powiem tak, wypadki się zdarzają. No, mamy wnioski i to powtarzam. Jeżeli otrzymam wniosek mieszkańców tej ulicy o tym, że nie chcemy tam parkowania, odpowiem na ten wniosek, jeżeli taka grupa mieszkańców wystąpi. To mówimy zawsze, bo jak postawię znak zakazu, tak jak to zrobiłem na ulicy, zrobiliśmy, przepraszam, na ulicy Dąbrowskiego, to już nie możemy stawać pod piekarnią, ale nikt nie zwracał uwagi, że były łamane non-stop przepisy związane z odległością od przejścia dla pieszych, że tam też było potrącenie i tak dalej, ale wiadomo jak to wygląda, część mieszkańców jest niezadowolona. Schron przy SP numer 1, nic na ten temat nie wiem, aby on służył w XX, przynajmniej pierwszym wieku za jakikolwiek schron. Czy mam wspomnienia biegających tam dzieci, jak byłem dzieckiem absolwentem, jeszcze nie absolwentem, a uczniem tej szkoły? Tak, mam, to było ciągle zalewane miejsce i tam stała po kolana woda, która potrafiła właściwie dochodzić prawie do stołówki. Więc mam pamięć na zasadzie bardzo negatywną, jeżeli chodzi o ten teren. Prawdopodobnie zostało to zamurowane, zabezpieczone i odwodnione, pewnie zasypane. Raczej nikt nie będzie kopał schronu w tym miejscu obecnie. Jeżeli chodzi o oszczędność na energii, czy mamy plany? Oczywiście nawet mamy obowiązek, jeżeli chodzi o sam Urząd Miasta, mieć 10% minimum oszczędności od grudnia tego roku do grudnia 2023. Nic radosnego nie powiem, prawdopodobnie będę musiał częściowo ograniczać godziny pracy urzędu, aby ten obowiązek spełnić. Czyli część pracowników albo nawet cały urząd będzie w jakichś tam godzinach pracy zdalnej. Jeżeli chodzi o miasto, oszczędności już generujemy na oświetleniu i cieszę się, że chociaż to jest jakby tym plusem, no ale z tych oszczędności przy tych podwyżkach prawdopodobnie wyniknie tyle, że wyjdziemy na jakieś tam niewielkie zero, mówię niewielki plus, niewielki minus. Jeżeli chodzi o przejrzenie tabliczek z nazwami ulic, ja też na bieżąco je przeglądam, zgłaszam i one na bieżąco są produkowane i zgodnie z moją sugestią, ale i Państwa przypominaniem do tego jak najbardziej będą wymieniane sukcesywnie. Jeżeli chodzi o stare latarnie na Polnej, nie były wymieniane latarnie większości miejsc, na których były planowane. Po pierwsze, za pierwszym razem było planowane na Traugutta Mierosławskiego w planach wymiany latarni całych. Na ulicy Polnej mieliśmy nadzieję i to była nadzieja wtedy niepłonna, bo była szansa na to, no niestety okazało się, że jednak nie dostaliśmy dofinansowania, że to będzie rychła inwestycja dofinansowana. Więc tylko z tego względu nie zostały wymienione te nie latarnie, a same nawet klosze latarni. Przeliczymy jaki to jest koszt i myślę, że warto będzie w ciągu roku się pochylić nad tym, jeżeli chodzi o te same klosze, bo myślę, że to nie będzie duża kwota i spróbujemy to wymienić i proszę to zanotować, bo to jest jakby moja deklaracja, chciałbym, aby pracownik, kierownik wydziału to zanotował. Drzewa przy SP numer 4, ja nie powiedziałem, że to jest przesada, ja obecnie też zamieszkuję na osiedlu Działki i powiem tak, no
25 worków 50-litrowych liści ściągnąłem z niewielkiego obszaru. Dla mnie to akurat przyjemna praca, jestem młodym człowiekiem, ale dosyć. Natomiast rozumiem ten problem. Nie wytniemy wszystkich drzew, one są bardzo wysokie wszędzie. Czy możemy je podciąć? Myślę, że jeżeli będą możliwości techniczne i prawne, takie podcięcie nastąpi. Zwłaszcza to, co pani powiedziała, konarów zwisających bezpośrednio nad czyjąś działką. To jakby jest logiczne, że trzeba będzie, jeżeli to nie wpłynie na całą statyczność drzewa. To też trzeba zwrócić uwagę, na ile to będzie, na pewno będzie przycięcie. Pytanie, czy obcięcie całych konarów, tego nie jestem w stanie powiedzieć. No, parking przy Torgowisku, tak jak o wszystkich parkingach mówiłem, jeżeli będziemy w stanie coś przerobić, to zrobimy. Jeżeli jesteśmy w stanie coś zasypać lub wzmocnić, to wzmacniamy. Natomiast ja państwu powiem jedną rzecz. Formalnie to nie jest parking. Tak, żebyśmy nie nazywali go. To jest miejsce, w którym dopuściliśmy parkowanie, bo on w planach nie jest parkingiem tak naprawdę, bo tam, z tego co wiem, to była planowana zabudowa nawet. Jest to działka budowlana, nie parkingowa. Trzeba to sprawdzić w planie zagospodarowania, ale z tego co pamiętam, to był plan nawet budynku piętrowego. To jest jeszcze za czasów pana Krzysztofa Nałęcza. Proszę. No właśnie się zastanawiam, czy z tej strony. Dobrze, to jakby jest do sprawdzenia, czy jest to w planach parkingiem, czy budynkiem, czy odwrotnie, ale to już jakby szczegół, który warto sprawdzić. Natomiast jeżeli chodzi o utwardzenie, jeżeli będzie możliwość podsypania niedrogim sumptem, to myślę, że to wykonamy. Tak jak na bieżąco spróbujemy, bo teraz za chwilę ruszymy, proszę już nie poruszać tematu parkingu przy BDK-u, bo to jest ta sama zasada, którą trzeba co jakiś czas podsypywać. Daj Boże z czasem zrobić już tam profesjonalnie ten parking. Patrzę, czy z tych pytań jeszcze mam. Aha, tak, to ten pas przed szkołą. Ja nie jestem pewien, czy ten pas przed szkołą nie jest objęty też tematem, ale to nie jest, nie odpowiem, konserwatorskim, dlatego nie był zrobiony ten chodnik bezpośrednio przy budynku. Parking szkoły muzycznej. Tak mówię, no wszędzie by się chciało te parkingi porobić. I myślę, że drodzy państwo, tak jak rozmawialiśmy o kolejności budowy dróg, a i taka komisja chodziła, to może spróbujcie się pochylić, co jest skomplikowane, nad kolejnością budowy parkingów, bo dla ZUK-ów rzucamy mnóstwo rzeczy dotyczących też przerobienia czy robienia parkingów własnym sumptem, bo sami państwo wiecie, że ciężko w tym momencie kleić budżet następny rok. Za chwilę się na tym pochylić, a myślę, że już państwo się zapoznali w większości z tym budżetem. To będzie słaby rok, no słaby rok, jeżeli chodzi o inwestycje niedofinansowane. Na parkingi tak naprawdę nie zdobędziemy dofinansowania, na same parkingi, tak, to jest prawie niemożliwe, chyba że byłoby to związane z jakąś inwestycją obok, a tutaj o tych miejscach, o których mówimy, nie mamy inwestycji obok powiązanej, więc ciężko będzie to zrobić. Mówię, sumptem ZUK-u, na ile czas pozwoli. No, o tyle mamy fajnie, że mamy zrobioną ulicę Poniatowskiego, więc ja jestem świadomy, że przez to miesiąc pracy ZUK-u związanej z łataniem dziur i daj Boże zrobieniu Andersa, naprawdę nam już będzie trochę lżej, jeżeli chodzi o same łatanie dziur, to przez to będzie szansa na szybsze, przepraszam, zrobienie tych spraw zaległych również, które ZUK ma, i tych bieżących, które dochodzą. Jeżeli chodzi o pana Ryszarda Sarzyńskiego, jeżeli pani dyrektor mogłaby tu podejść, dwa zdania powiedzieć, miło nam będzie usłyszeć. Szanowni państwo, co prawda z panem burmistrzem uzgodniłam, że szczegółową informację przygotuję na następną sesję, ponieważ no nie mieliśmy ani wiedzy, ani możliwości jak gdyby przygotowania na sesję dzisiejszą, bo jadąc wczoraj na spotkanie do pana burmistrza, do pana wojewody na zaproszenie, nie wiedzieliśmy, po co jedziemy. Było to owiane taką szczególną tajemnicą. Na miejscu okazało się, że dostaliśmy nominację do i otrzymaliśmy wyróżnienie w postaci statuetki dla zespołu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za szczególne zaangażowanie w realizację zadań w tym obszarze. No i tak technicznie.
Statuetki były generalnie dwie. Jedna, było to wyróżnienie indywidualne. Nasza, którą otrzymaliśmy i przywieźliśmy wczoraj, nagroda zespołowa. I kilkanaście indywidualnych i zespołowych wyróżnień, z których kilka również trafiło do koleżanek i kolegów z terenu naszego powiatu, między innymi do pani dyrektor naszego Bartoszyckiego Domu Pomocy Społecznej, do zespołu pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku oraz do zespołu pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku. Przyjęliśmy to jako ogromny zaszczyt, ogromne wyróżnienie, że nasza praca została doceniona. Jest to statuetka, historia której sięga 15 lat. Nazywa się Amicus Bonus, czyli dobry przyjaciel. Została uchwalona w 2007 roku, ustanowiona przez ówczesną wojewodę panią Annę Szyszka. I pierwszą statuetkę dostał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach, czyli my. Mamy w tej chwili dwie. To wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, później przyszykuje się pan Jarosław Puszko i pan Dalski. Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, drodzy goście, ja tak szybko, bo zawiesiliśmy się w temacie tych spraw różnych. Ja zapytam, bo tu pan burmistrz wspomniał o nawiązaniu linii komunikacji już właśnie z nowym panem prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej. Ja ostatnio w zeszłym tygodniu byliśmy jako Komisja Edukacji z taką wizytą w przedszkolu numer 9 i godzina 16, tam było strasznie ciemno. Czy ewentualnie ten temat będzie w sferze rozmów panów, ponieważ no, rodzice odbierają swoje pociechy, jest tam bardzo, bardzo ciemno. To jest jakby pierwszy temat w obszarze przedszkola. Kolejny temat dotyczy przedszkola integracyjnego, a mianowicie chodzi o plac zabaw, który znajduje się przy przedszkolu integracyjnym. Tam jest tylko czynna, znaczy funkcjonująca jedna zabawka. Pozostałe zabawki są wyłączone ze względu na to, że są niesprawne, nie mają atestów. I ja chciałam zapytać, czy tutaj nasze służby zamierzają coś zrobić z tymi zabawkami, jeżeli jak, to w jakim czasie? Bo szczerze mówiąc, ja dopiero teraz się o tym temacie dowiedziałam od rodziców. Wiadomo, dzieci teraz może nie korzystają z tych zabawek na placu zabaw, bo też i nie pora roku, no ale wiosną myślę, że miło by było, żeby to było sprawne. To jest drugi temat. I jeszcze kolejny w temacie, no wiadomo, będziemy czynić oszczędności w związku z drogą energią. Mieszkańcy zapytują, no bo zbliża się sezon świąteczny, na pewno będziemy instalować dekoracje świąteczne. Czy mamy też wiedzę, jakie to będą koszty i czy ewentualnie nie można by było jakoś tych oszczędności przełożyć na jednak funkcjonowanie naszego lodowiska, bo to jest jednak niesamowita atrakcja zimowa dla naszych dzieciaków. Mówił oczywiście pan dyrektor Bosiru, wspominał o tym na komisji. To jest tylko takie zapytanie. I jeszcze ostatnie pytanko, które poruszyłam na ostatniej sesji. Ta droga, która prowadzi od strony Liliputa w stronę Kładki, po przeciwnej stronie Łyny znajdują się śmietniki, ich jest dużo, po 4 czy 5, a mieszkańcy rzucają te śmieci po tej trasie, którą pokonują w drodze do pracy. Czy można by było te śmietniki no, przerzucić po prostu na drugą stronę Łyny? I to wszystko, dziękuję pięknie. Pan Rady Puszko, proszę. Ja tylko takie dwa krótkie pytania, czyli jedno bardzo ważne pytanie związane właśnie z naszym bezpieczeństwem. Tutaj akurat mi prosili mieszkańcy o to. Chodzi mi o ścieżkę pieszo-rowerową, która biegnie od osiedla Działki w kierunku Falczewa. Tam jest kilka dróg wjazdowych miejskich i na tych drogach wjazdowych po prostu nie ma wymalowanych pasów, jeżeli chodzi o pieszych. No i tam jest naprawdę bardzo niebezpiecznie. To są akurat drogi wjazdowe do drogi wojewódzkiej. Czy to jest właśnie teren drogi wojewódzkiej, czy to już jest jeszcze ta część należąca do miasta? Bo to jest taki po prostu paradoks, że jedzie się rowerem, raptownie koniec ścieżki rowerowej, tak, jest znak.
Nie można przez tą drogę przejechać, tak? Piesi też, jeżeli przechodzą, no to muszą po prostu uważać, no zawsze muszą uważać, tak, na samochody, ale nie ma po prostu tych pasów. To jest takie, no, bardzo, bardzo dziwne i bardzo, bardzo niebezpieczne. I druga sprawa, już o której tam kiedyś też wspominałem na wcześniejszych sesjach, dotycząca właśnie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Chodzi mi o miejsce lokalizacji Bartoszyckiego Centrum Informacji. To jest, no, miejsce kompletnie niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Ja uważam, że ta siedziba powinna się znajdować w budynku właśnie dworca, idealne miejsce, tak, gdzie osoby przyjeżdżające, tak, przyjeżdżają, mogłyby zasięgnąć informacji. Przy okazji mielibyśmy też częściowo rozwiązany problem, no może, no nie wiem, czy nie powinienem o tym mówić, z czekaniem na autobusy, tak, osób podróżnych, no bo Bartoszyckie Centrum Informacji jest otwarte do godziny 15, tam byłyby komputery. Osoby, które gdzieś tam by przyjechały, mogłyby poczekać w ciepłym pomieszczeniu i mielibyśmy częściowo, tak, jak gdyby tą drugą kwestię, którą tutaj pan Witek Darski walczył, tak, i no, częściowo rozwiązano, także to by było naprawdę piękne rozwiązanie. Czy można było się na tym problemem po prostu pochylić i tak zrobić? No bo teraz z tego co wiem, to tam niewiele się dzieje, tak? Mamy niby przystanek, tak, ale tam w zasadzie, no, no nie ma tego przystanka. Rozumiemy. Tak? No poczekalni, wiadomo, nie zrobimy, tak, bo po dwóch tygodniach drzwi zostaną wyrwane i... A to by był tak, pracownicy by byli, tak, jak gdyby rozumiemy. Nadzorowaliby to wszystko. Dobrze, to tyle z mojej strony, dziękuję. Wszystko jasne. Może jeszcze pan Witold Darski, później pan Burmistrz. Nie odpowiesz? Dobrze, to proszę. Dobrze. Ja mam zobowiązania służbowe po godzinie 14, to jest spotkanie, którego nie mogę niestety, drodzy państwo, odwołać, dlatego też tak prosiłem pana przewodniczącego na początku, żebyśmy, no niestety część spraw wyszła jak wyszła i trochę się rozgadaliśmy wszyscy, również ja. Pani Katarzyna Basak, jeżeli chodzi o spółdzielnię mieszkaniową, porozmawiam, zobaczymy w jakiej formie możemy, czy tam są lampy w ogóle, czy one nie działają, bo ja nie wiem, no musiałbym tam zajść w tym momencie. Jeżeli chodzi o przedszkole integracyjne, wiem, że za chwilę może mnie wspomóc troszeczkę pani przewodnicząca Lucja Hendryczka, to prosiłbym króciutko. Ja powiem tak, pani dyrektor zwróciła się do Komisji Budżetowej o uwzględnieniu, tu będzie też prośba do pana burmistrza, środków własnych, ponieważ pisze projekt do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem tutaj naszego PCPR-u i będzie próbowała ten plac zabaw zrobić ze środków Państwowego Funduszu. No będzie musiała mieć z 20 tysięcy środków własnych zapewnienie i będziemy się starali, tu już rozmawiałam z panem skarbnikiem, znaleźć gdzieś te środki, żeby mogła ten wniosek złożyć. Śmietniki 4-5, ulica Wybrzeża, po drugiej stronie właściwie to jest od ulicy Prusa, tak? Patrząc z tamtej strony są, tak? Ja zrobiłem sobie osobistą wizję lokalną, bo do mnie dotarła ta informacja. Będzie część przestawionych, czyli tam będzie mniej gęsto, z drugiej strony będzie jakby wyrównany temat. Iluminacja, lodowisko, to w ogóle nie mówmy o takiej skali. Nam pozostało 10 czy 12 iluminacji na słupach. Za naprawdę nieduże pieniądze je wieszamy i nie naprawiamy, tylko pozostawiamy te, co mamy. Sama choinka też nie generuje, bo taka będzie stała, nie generuje takich kosztów, a tak naprawdę upiększa miejsce. Co do lodowiska, ja nie chcę się zagłębiać w koszty, ale to jest w dziesiątkach tysięcy, a nie w kilku tysiącach koszt. I patrząc na obecną energię, to myślę jeszcze więcej, nie jestem w stanie tego oszacować na dzisiaj. Jeżeli pan dyrektor Bosiro jest w stanie oszacować, to myślę, że się powinien wypowiedzieć, bo on tak naprawdę musi liczyć swoje pieniądze i w jakiś sposób do państwa nie występować. Możliwe, że nawet zwiększając ostatnio, prosząc o zwiększenie, wiedział, że w tym momencie nie jest w stanie zabezpieczyć w tej kwocie również energii na lodowisko. Pasy. Powiem wprost, każdy zjazd na drogę wojewódzką w obszarze pasa drogowego jest obszarem dróg wojewódzkich, ale jeżeli jest taki wniosek, no ja widziałem, pan mi powiedział tak naprawdę w przerwie, że taki wpływ, taka forma zapytania interpelacyjnego tak naprawdę do mnie wpłynęła, pochylimy się nad tym jak najbardziej, bo warto zapytać drogi wojewódzkie, dlaczego to nie zostało wykonane. Tak, to jakby logiczne, jeżeli chodzi o BCI,
myślę, że to znowu byłoby jak ówcześnie bardzo długa dyskusja, więc ja na razie nie odpowiem na to pytanie. Bardzo przepraszam. Pan radny Darski, proszę. No, pochwalę ten pomysł kolegi Jarosława odnośnie GCI. Tam by było dobre miejsce i połączone, co pan burmistrz zapewniał, że już przemyślał, czy myśli nad tym, żeby tam była też poczekalnia zamknięta dla tych, co odjeżdżają busami poza Bartoszyce. No i bardzo proszę jeszcze, to też jest prośba mieszkańców schorowanych często, właśnie żeby ten jednak przystanek spróbować jakoś tam zrobić, te zadaszenie, ławeczki i tak dalej. Jeszcze jedno pytanie. To taka prośba od mieszkańców, od wielu mieszkańców, szczególnie schorowanych, jak już od młodzieży, która dojeżdża do szkół, na przykład w Lidzbarku czy w Olsztynie czasami. Drugi temat, to znaczy takie wskazanie, żeby nie zapomnieć o tym, bo my często zapominamy, kiedyś było taki program i chyba dalej jest Poznaj Polskę dla młodzieży, no mało tych szkół się zgłasza, bo tam jest dofinansowanie z Ministerstwa Szkolnictwa, a teraz został ogłoszony program Polski Ład dla Kultury. Tam jest dofinansowanie do obiektów zabytkowych w kwocie do 150 tysięcy, do 500 tysięcy, do 3,5 miliona. Warto było się zastanowić, obejrzeć po prostu, czy takie obiekty, czy takie nawet elewacje, nawet na przykład tu się kłania temat tego mostu na ulicy Bema, który jest zabytkowy i można go w ramach na przykład tego programu Polski Ład dla Kultury wyremontować po prostu i zrobić, żeby to wyglądało. Tym bardziej, że mamy bardzo coraz więcej przewodników turystycznych w Bartoszycach, którzy zdają egzaminy, oprowadzają. Jest jakaś po prostu w województwie olsztyńskim spotykają się i Bartoszyce coraz bardziej jest pokazywane również przez ludzi, przez przewodników z zewnątrz i warto jak gdyby tutaj zadbać o te nasze zabytki, większe lub mniejsze, ale zinwentaryzować jakie są i po prostu do tego programu po pieniążki sięgnąć. Dziękuję. Proszę bardzo, tak, proszę. Jeszcze tu chwilę zdążę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, co do mostu i Polskiego Ładu, jeżeli mam wybór zrobienia przedszkola na zabytku, a jest taka szansa i będziemy próbować się starać zrobić przedszkole na zabytkowym budynku policji, a remontowanie mostu, mimo wszystko będę przedkładał przedszkole. Jednak chyba społecznie jest to bardziej potrzebne na dzisiaj, bo miejsc nam brakuje w przedszkolach. A jeżeli będzie forma dofinansowania i możliwość remontu tego przedszkola, budynku tak naprawdę przeznaczonego na przedszkole, więc to jest dla mnie priorytetem na dzisiaj. Jeżeli chodzi o przystanek, dostał pan odpowiedź na piśmie. Państwo radni wiedzą dokładnie, na czym to polega. Przystanek powstanie, jeżeli państwo takie pieniądze w budżecie przeznaczą. Takie pieniądze, mam nadzieję, zostaną przeznaczone, więc ten przystanek, wiata przystankowa powstanie. Jeżeli chodzi o temat, jeszcze trochę wrócę do wypowiedzi zniszczonych drzwi i wypowiedzi niektórych państwa mieszkających na placu dworcowym, a zwłaszcza jednego, który się bardzo chętnie wypowiada medialnie i powiem to specjalnie. Panie Henryku, ja panu powiem wprost. Ja wiem, że niewygodnie jest, żeby cokolwiek się pod spodem działo, żeby był pustostan, bo panu będzie za głośno w domu. Natomiast ja osobiście uważam, że to miasto, te miejsce zostanie ożywione i poczekalnia również tam powstanie, bo to jest warte, aby ludzie nie stali w wiacie, w deszczu, w śniegu, a spokojnie skorzystali z miejsca z toaletą, również dla niepełnosprawnych i mieli możliwość wypicia tam kawy, prawdopodobnie z automatu. Więc to też jest chyba w dobrą stronę idące. Nie patrzmy tylko na siebie, patrzmy na ogół mieszkańców. Jeżeli komuś się nie podoba mieszkanie na placu dworcowym, może się zawsze wyprowadzić. Jest to nadal miejsce komunalne, a nie własnościowe. Więc to tak specjalnie też do pana mieszkańca się zwracam, który bardzo mocno interweniuje i ma chęć wszędzie się bardzo głośno wypowiadać. Co do fontanny, to akurat do pana Witka powiem Darskiego. Co do fontanny, fontanna nie powstanie w zimę, więc proszę nie szerzyć defetyzmu, jeżeli chodzi o ten skwer. Nikt nie jest idiotą, aby w zimę stawiać fontannę, tak? To jest jakby jasne, to będzie raczej wiosna. To wszystko? To wszystko, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Myślę, że sprawy różne wyczerpaliśmy. Przechodzimy szybciutko do punktu 7 porządku obrad. Projekt stanowiska Rady Miasta.
projekt stanowiska Rady Miasta w sprawie petycji dotyczącej uczczenia setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej. Państwo radni otrzymali ten projekt. Czy ktoś chciałby zabrać głos na temat projektu? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Trzeba uważać, jesteśmy w punkcie 7 porządku obrad. Czy podejmujemy, czy nie? No, kto jest za, przeciw lub się wstrzymuje? To o treści stanowiska. No. Może majstra prosić. To nie działa. Później. No i co? Czekaj, bo się pojawiły te. Nie działa. Gdzieś na dole stacja może. Nie działa. Proszę państwa, przerwa techniczna, jak ktoś tego ci 5 minut, 15. No tak, ale za chwilę będzie znów głosowanie następne, także nie możemy. Proszę państwa, jesteśmy w trakcie głosowania nad... Chodzi tutaj po prostu, czy przyjmujemy treść tego stanowiska. Kto jest za przyjęciem treści stanowiska? Proszę o głosowanie teraz. Treść stanowiska jest. Nie idzie. Nie idzie. Dobrze. Dobrze, jest prośba o odczytanie stanowiska. Już to robię. Stanowiska Rady Miasta Bartoszyce z dnia dzisiejszego będzie na podstawie uchwały, może pominę tutaj podstawę prawną, Konstytucja Marcowa oraz prezydentura profesora Stanisława Wojciechowskiego ma swoje zaszczytne miejsce na kartach historii oraz w opracowaniach naukowych. Z tego też względu Rada Miasta Bartoszyce nie dostrzega potrzeby organizowania uroczystej sesji na ten temat zaproponowany przez podmiot wnoszący petycję. Podmiot, wszystkie materiały pozostałe, które uzasadniają podjęcie takiego stanowiska, państwo radni otrzymali. Kto z państwa jest za przyjęciem treści stanowiska? Proszę o głosowanie teraz. Czternaście za, dwa przeciw, jeden głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że stanowisko zostało przez Wysoką Radę podjęte. Wszystkie nieobecne osoby, które opuściły sesję, oczywiście są odnotowane w protokole, jak zwykle. Punkt 8a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz autopoprawkę otrzymali panie i panowie radni. Jest to projekt oznaczony numerem 1/60. Poproszę panią Lucję Jędryczka, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu. Zmiany w budżecie. Dochody. Dział 758, rozdział 758.02.2. Proszę o spokój. Zwiększenie o 1 000 000 zł planu dochodów z tytułu dokonania przez Ministerstwo Finansów podziału rezerwy subwencji ogólnej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I wydatki, dział 757, rozdział 757.02, zwiększenie planu wydatków o 60,
8 tysięcy złotych przeznaczonego na pokrycie wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów. Komisja zaopiniowała pozytywnie i autopoprawka do projektu budżetu, który otrzymaliśmy dzisiaj, dział 853, rozdział 853-95, paragraf 0970, zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 600 tysięcy złotych. Komisja zaopiniowała pozytywnie i dział 853, rozdział 853-95, zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 600 tysięcy złotych, w tym paragraf 42-10 450 tysięcy złotych i paragraf 43-00 o 150 tysięcy złotych. Zwiększenie tych, w uzasadnieniu pan skarbnik napisał, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 600 tysięcy złotych jest związane z planowanym dokonaniem przez miasta zakupu węgla dla osób uprawnionych. Szacuje się liczbę osób, które zgłaszają chęć nabycia węgla po preferencyjnej cenie na 200 osób. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. No właśnie ta pani Grysia. Pani Grysia, już jest pani poza zasięgiem. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 8b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy. Tutaj również poproszę panią radną o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2023-2034 jest pozytywna. Te zmiany wynikają ze zmian w budżecie. Ja tylko dodam jeszcze, że w tej autopoprawce w załączniku numer 2 pan skarbnik wprowadził nowe przedsięwzięcie wieloletnie, zakup węgla z wydatkami w 2022 roku 600 tysięcy złotych, zaś w roku 2023 też 600 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 8d porządku obrad. Przepraszam, punkt 8c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Jest to projekt oznaczony numerem 3/60. Również poproszę panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. W projekcie uchwały proponuje się wzrost stawek o 19% w stosunku do obowiązujących. 10? Tak mi skserowane, że 19 wyszło. Komisja po dokładnym przeanalizowaniu proponowanych stawek wydaje opinię pozytywną. Stawka podatku od środków transportowych nie była podwyższana od 2020 roku. Także opinia jest pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za projektem uchwały? Proszę o głosowanie teraz. Za 12, przeciw 0, 6 się wstrzymało. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 8d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat eksploatacyjnych za korzystanie z urządzeń targowiska miejskiego Mój Rynek przy ulicy Kęczyńskiej w Bartoszycach. Jest to projekt oznaczony numerem 4/60. Poproszę panią radną Ewę Pisarską, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną Rada Miasta 15 maja 2020 roku zdecydowała się obniżyć opłatę eksploatacyjną o około 20%. Obecnie handel odbywa się bez ograniczeń. W związku z tym proponuje się powrócić do opłat sprzed pandemii i do poziomu ze stycznia 2020 roku. Komisja projekt uchwały opiniuje jednogłośnie, jednak i tu proszę o zaprotokołowanie. Komisja wnosi również o rozpatrzenie sprawy opłaty targowej, by dochody z tytułu utrzymania targowiska pokrywała koszta. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, później Pan Karol Kapuściński. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. W tym temacie ja chciałam zapytać z racji tego, że bywam na tym targowisku nie jako kupująca, ale codziennie przed siódmą i rozmawiam też z tymi ludźmi. Chciałam zapytać o jedną rzecz. Ponieważ w styczniu 2022 roku weszła w życie ustawa, która daje możliwość zwolnienia z opłaty targowej rolników, nie wszystkie gminy w to się zaangażowały. Ja tu wyczytałam, że gmina Głuchołazy weszła i realizuje jakby postulaty tej ustawy. Chodzi o to, że gminy mają, jakby miały obowiązek wydzielania atrakcyjnych miejsc ze względu na dostęp komunikacyjny, na atrakcyjność posadowienia, gdzie rolnicy mogliby sprzedawać swoje towary. Tamtych ludzi na tym naszym targowisku, no może teraz w okresie przedświątecznym, no to troszeczkę bywa. Natomiast ze względu na to, że ten dojazd jest też bardzo słaby, no to myślę, że to się za chwilkę skończy. Podwyższenie tej opłaty, myślę, że to będzie też duży cios w stronę tych osób. Każdy może mieć to akurat swoje zdanie, ale chciałam zapytać, panie skarbniku, czy my jakby rozmawialiśmy na ten temat. Chodzi mi o wyznaczenie, znaczy może nie o wyznaczenie tych miejsc, bo w 2021 roku dostaliśmy rekompensatę za zwolnienie z tej opłaty, opłata targowa. No dobrze, a czy ewentualnie to może pytanie do pana burmistrza, czy do pani kierownik, czy my myśleliśmy o wydzielaniu tych miejsc zgodnie z ustawą? Ja przepraszam bardzo, ale odwołując się, my ustalamy stawki opłat eksploatacyjnych za korzystanie z targowiska, więc... Ale ja w temacie targowiska w tym momencie. Pytanie do pani kierownik, jeśli można. Szanowni państwo radni, panie burmistrzu, nie potrafię dokładnie określić daty, ale rada przyjęła u nas uchwałę, wyznaczyła miejsca do targowania dla rolników i w piątki i w sobotę rolnicy są zwolnieni również z opłaty targowej i u nas jak najbardziej to funkcjonuje. I to już wtedy, niech może pan dyrektor się wypowie już o ogóle kosztów targowiska, ale to u nas jak najbardziej jest wdrożone w życie. Tak, na samym targowisku, tak, są wyznaczone miejsca dla rolników i rolnicy jak najbardziej z tego korzystają. Mówię, pan dyrektor tutaj przedstawiał na komisji dane, ile ich jest i no, te preferencje zostały zastosowane u nas też. Tak, my tu jesteśmy przy opłatach eksploatacyjnych, jeśli chodzi o targowisko. Pan jeszcze, proszę panie skarbniku. Proszę, halo. Jedna element, a opłata eksploatacyjna, to jest drugi element. Tu rozmawiamy o opłacie eksploatacyjnej, która, żeby dla pamięci została w pewnym momencie obniżona. Tak, tak. Proszę bardzo, pan radny Kapuściński. Już. Czy, jeśli nie ma więcej pytań do projektu, proszę poddaję projekt pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest jeszcze za? Ja przepraszam, bo tu pani Ela mówiła, że nie wybrzmiało. Komisja jednogłośnie opiniuje projekt uchwały pozytywnie. No tak, dziękujemy. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 4/60? Proszę o głosowanie teraz. 16 za, 0 przeciw, 3 głosy wstrzymujące się. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 8e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 5/60. I poproszę pana przewodniczącego komisji, pana radnego Karola Kapuścińskiego o opinię na temat projektu uchwały.
Opinia Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa na temat uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Bartoszyce jest pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym głosie wstrzymującym się stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 8f porządku obrad. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalania czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce. Projekt oznaczony numerem 6/60. Poproszę panią radną Ewę Kapusto, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę. Uchwała ta w związku z opublikowaniem nowego obwieszczenia ministra edukacji w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie dała możliwość tutaj zmiany tej kwoty i to będzie wynikało ze złotówki na złoty 14 dla rodzica. Dotychczasowa ta opłata była w wymiarze 5 godzin dziennie i przykładowo 9 godzin dziecko, to za ten dzień jest pobierana opłata 4 zł była, a teraz będzie 4,56 za dzień. Przepraszam, powyżej. No. Także tutaj komisja pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 6/60? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 8g porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz warunków i trybu przyznawania nagród w Gminie Miejskiej Bartoszyce za osiągnięcia w dziedzinie sportu. Jest to projekt oznaczony numerem 7/60. Również to poproszę panią Ewę o opinię na ten projekt uchwały. Komisja również zaopiniowała pozytywnie tę uchwałę. Dotychczasowa uchwała z 2011 roku była już oparta na nieaktualnych tutaj na nieaktualnej podstawie, pogubiłam się, przepraszam. Stąd też i u nas się ten wydział podzielił. Dlatego została stworzona nowa, która nie generuje żadnych kosztów dodatkowych. To, co przyznajemy potem w budżecie, to nic na razie się tutaj nie zmienia. Także komisja również pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 7/60? Proszę o głosowanie teraz. No. 18 za. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Już się nie udało. Czas upłynął. Tak. To będzie 19 za do protokołu. Projekt 8H porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Jest to projekt oznaczony numerem 8/60. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Proszę bardzo, pan Karol Kapuściński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym się dowiedzieć, czy te osoby wyrażają chęć w ogóle, bo może to jest oczywiste, ale niech się wypowiedzą. Te osoby, które są wymienione w tej uchwale. O to może nie będziemy po kolei pytać, tylko spytamy, czy ktoś jest przeciw. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o głosowanie teraz. Uchwała została podjęta jednogłośnie i to. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję Państwu za obecność.